Karolina Sobańska Podcast to program, który towarzyszy Wam od 2018 roku. Rozmawiamy o dobrym, świadomym życiu, śledzimy trendy i dyskutujemy o tym, co dla nas ważne. Moją dzisiejszą gościnią jest nauczycielka jogi i dobrostanu Eli Wierkowska, prywatnie również moja wspaniała przyjaciółka, z którą porozmawiam o szeroko pojętej cykliczności. Brakujących danych o kobiecym zdrowiu, braniu odpowiedzialności za swoje życie i gotowości na zmianę, oraz najważniejszej nauce dla naszego dobrostanu, czyli praktyce luzu. I ja nazywam się Karolina Sobańska i zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Eli Wierkowską. Pytanie na dziś: Czy masz swój ulubiony miesiąc? Czy mam swój ulubiony miesiąc? Tego się nie spodziewałaś na start. Nie. Wiesz, co, czerwiec? Mhm. Okej, okay, i pierwsza myśl dlaczego? Dlatego, że e, zawsze byłam e, wściekła na swoich rodziców, że urodziłam się zimą. I mhm. obchodzenie urodzin, a jeszcze mam urodziny w lutym, więc obchodzenie urodzin, e, kiedy były ferie zimowe, było torturą, bo wtedy nie było. Czasu na to, żeby, wiesz, celebrować w szkole, więc moja mama zaproponowała mi, że w czerwcu są imieniny Elizy i może wtedy po prostu będę celebrować, a to jeszcze było przed końcem roku szkolnego. I tak chyba to zostało, że do tej pory, jak wiesz, lubię celebrować swoje imieniny bardziej nawet niż urodziny. Urodziny są dla mnie, a imieniny są dla, dla, dla wszystkich, ale to też wiąże się z tym, że jest ciepło, że jest słońce, mm -hmm. więc to, no to jest o tym. Jako, że na przestrzeni naszej już wieloletniej relacji dochodzimy do przeróżnych synchroniczności, to oczywiście muszę dodać swoje miałam podobnie i zawsze mnie to bawi, jak ludzie mówią do mnie w kontrze do tego, co ty powiedziałaś, że ale super, że masz urodziny latem, właśnie nie, drodzy Państwo. Bo urodziny w sierpniu też oznaczały, że wszyscy są na wakacjach i nie mogę zaprosić koleżanek i kolegów Cukierki na wspólną w klasie, celebrację. Nie ma cukierków, więc uwaga, niespodzianka, moja mama zaproponowała, <głos> 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 że będą podzielić imieniny dla dzieci, dla rówieśników. Ja mam imieniny w maju. Wow, ale to jest hit. Boże, bo właśnie ja bym odpowiedziała na to pytanie, że maj, że maj. ale w życiu bym nie pokleiła, że mi się kojarzy z tym, że mam wtedy moje bierz, podrabiane mm -hmm. urodziny dla Podrabiane. Dla, no tak, dla, dla koleżanek i kolegów. I ciekawe, ciekawe, że to się tak akurat złożyło, ale zawsze odpowiedziała, że maj, więc ja w maju też robiłam moje imprezki, i tym samym do tej pory obchodzę imieniny. I ty też obchodzisz imieniny, mhm. co jest jednak w takim przekonaniu ym, ogólnym, takie. Ciociowo-dziadkowe mam wrażenie, że tak ludzie rzadko obchodzą imieniny. Przecież ja uważam, że celebrować trzeba każdy dzień. I wiesz, czekanie naprawdę do, do urodzin, czy czekanie do przysłowiowego, nie wiem, piątku, czy wakacji. To jest jakiś koncept, który ok, był narzucony, ale dlaczego nie, nie celebrować w takim znaczeniu, jakby doświadczamy tylko tu i teraz. I ja wiem, że ok, jestem osadzona w praktykach yogi, więc mi to bardzo też pomaga w praktykach medytacyjnych, że nie ma wiesz, przeszłości przyszłości do końca. Ale tak jak się nad tym zastanowisz, to tak jest, mhm. więc mm, jasne, że te, te momenty są specjalne, ale to od nas zależy. Jaką my nadamy tak naprawdę, wiesz, tą myśl przewodnią? Czy to będzie imieniny, czy to będzie jakiś, nie wiem, wybrany inny tak. dzień? Ale z drugiej strony mam wrażenie, że jako, że człowiek lubi sobie tak, wiesz, na przekór działać i trochę wypaczyć pewne koncepty, to, to mam takie, takie obserwacje, że są osoby, które idą za tą narracją, którą właśnie przedstawiłaś, że właśnie każdy dzień można celebrować i dlaczego czekać, i trochę. Może to jest duże słowo, ale bojkotują te dni, które są ogólnie społecznie przyjęte za dni celebracji. Typu, że właśnie. Sylwester jest bez sensu, chociaż o tym w kontekście cykliczności warto porozmawiać, bo uwaga, drodzy Państwo, Sylwester jest trochę bez sensu. Akurat to, ale wiesz, na zasadzie nie wiem, miłość trzeba celebrować każdego dnia. Walentynki to jest jakiś wymysł, czy właśnie dlaczego mamy być mili dla mamy w dzień mamy, skoro każdego dnia możemy okazywać tę miłość, więc dużo osób po prostu na przykład nie daje sobie prezentów albo nie obchodzi tych świętych, ogólnie przyjętych w społeczeństwie dni. Żeby właśnie tak zamanifestować, że każdego dnia trzeba się tak samo starać. A ja na przykład, wydaje mi się, że jakby to się nie wyklucza. A można jeszcze dodatkowo tak docelebrować te dni, kiedy jest Dzień Pączka, w sensie Tłusty Czwartek, ja to uwielbiam. Mhm. Każdy pretekst, żeby tak się kolektywnie zebrać jedno, w jakiejś tradycji. Wiesz, herbata nie wyklucza kawy i te sprawy, uwielbiam, tak? To, to jest, jest tak. Powiedzenie, które też jest mi bardzo bliskie, więc to jest o tym nadawaniu znaczenia przez nas, co jest dla nas istotne. Ja nie do końca też uważam, że Sylwester nie jest ważną datą, bo dla wielu osób jest, mhm. bo może się z czymś związać, może z, z czymś, nie wiem, kojarzyć ktoś Tą datę, to jest bardziej o tym, żeby się zastanowić, chyba co dla nas ta data znaczy, albo co dla nas znaczy ta t, t, codzienność i czy tylko właśnie czekamy na te specjalne, wyjątkowe dni, czy jednak zauważamy, że ta wyjątkowość dzieje się właśnie obecnie. No i oczywiście, jeśli to jest taka m, już potocznie nazywana proza życia i jesteśmy w tym pędzie, e, no to, to jasne, że nie ma tam za dużo świadomości, ale jak tą świadomość zaczynamy rozszerzać, e, to po prostu zauważamy, że. No, że każda chwila jest, wiesz, o tym, żeby naprawdę celebrować życie. A wiesz, w jaki sposób to zrobimy? To tyle, ile osób na tym świecie, a trochę nas jest, tyle możliwości. A co myślisz o wrześniu? <laughs> wiesz, co dla mnie wrzesień jest związany. I to znowu idąc historycznie bardziej em, do, do mojego rodzeństwa, do, do życia w domu, ponieważ dwóch moich młodszych braci jest z września, więc zawsze to był też taki czas em, celebracji, em, urodzin dla nich. A później się okazało, że w międzyczasie dużo moich bliskich osób gdzieś ten, w tym wrześniu też się urodziło. Więc miałam zawsze takie poczucie, że wrzesień jest o urodzinach mm -hmm. po prostu o wiesz o, o spotykaniu się. Nie mam polinkowanego tego ze szkołą jakoś za bardzo. U mnie często w wakacje się przesuwały. Jeszcze pamiętam kilka takich momentów, że po prostu nie, nie przyjeżdżałam od 1 września, nie byłam w szkole, tylko akurat to był jeszcze jakiś taki czas, wiesz, to, to wynikało szczęściara. szczęściara. A z drugiej strony, wiesz, takie początki właśnie taka integracja z grupą, tak, z klasą mhm. też jest fajnym, mhm. uważam, em, czasem, więc. Teraz już z perspektywy osoby, która bardziej patrzy w różne, wiesz, modalności i tak dalej, to, to, to jednak wrzesień nie jest o, jednak, o jakimś nowym początku, tak? Ale ja też, okej, okay, korzystam z wielu rzeczy, bardzo mnie interesują naprawdę różne podejścia, różne nurty, różne spojrzenia, ale też. Y Staram się zachować taki po prostu luz w tym, że wiesz, że jak przeczytam jakąś książkę, czy nie wiem, posłucham jakiegoś wykładu i tak dalej, to że nie biorę tego, tej, tej wiedzy jeden do jeden, tak? Jakby nie zawierzam temu, nawet jeśli to jest przebadane, nawet jeśli to jest, nie wiem, jakoś usystematyzowane, to po prostu już na tym etapie życia, na którym jestem, dopuszczam zmienność i ten paradoks, i ten chaos, o którym niejednokrotnie rozmawiałyśmy, że to jest po prostu integralna część życia i że wiesz, że to jest też o takiej odpowiedzialności, że po prostu tyle rzeczy może się wydarzyć i jak się nauczyć balansować w tym wszystkim, tak? Więc y, nie mam takich, że wiesz, że wrzesień będzie po prostu taki albo, że to określi, nie wiem, mhm. jakiś początek, bo zaczyna się, nie wiem, astrologicznie czy coś, czy nie, bo po prostu podchodzę do tego z ciekawością i z taką otwartością, i widzę, że z każdym cyklem swojego życia jest tego więcej i bardzo to szanuję i mam do tego taki duży respekt na zasadzie wow, już nie muszę być, wiesz, w tych takich szufladkach, że nie tylko tam pierwszy stycznia. Tak, tylko po prostu posprawdzałam różne opcje w różnych właśnie nurtach, na różnych szerokościach geograficznych, różnie mamy. I to jest o tym, że możemy mieć różnie. I to jest taka, wiesz, to jest o takiej wolności po prostu. I o takim, myślę, już w kontekście też naszego tytułu, o takim osobistym cyklu, bo ten wątek właśnie zmiany miejsca zamieszkania czy różnych szerokości geograficznych, gdzie ten wrzesień jest o czymś innym. To też jest mega istotne i warto zapytać się siebie, gdzie jesteś do, fizycznie i gdzie jesteś mentalnie, na jakim etapie, żeby opowiedzieć sobie swoją własną historię o tym, że jest wrzesień i co to dla nas oznacza w danym momencie, a nie właśnie dlatego, że, że reszta to tak interpretuje. Natomiast ja na przykład bardzo lubię wrzesień. W sumie od zawsze lubiłam wrzesień, a w tym roku tak w pełni poczułam i po raz pierwszy mam coś takiego, że cieszę się na to, że idzie jesień i zima. I to jest, znasz mnie, to jest, bardzo Zrobiłam oczy, czy to było nagrane. To jest bardzo nowy, jakiś koncept i, i nie ukrywam, że rozmowy na temat. Cykliczności i potrzeby różnych faz i etapów są jakąś nieodzowną częścią naszych, naszych rozmów w ostatnim czasie, i to, z czym ty do mnie przychodziłaś w ostatnich miesiącach, na pewno bardzo mi zasiało dużo różnych myśli i przemyśleń na ten temat, więc jesteś, jesteś matką chrzestną mojej obsesji na punkcie cykliczności. Nawet mam wrażenie, że w każdej rozmowie, którą nagrałam w ostatnich miesiącach, nawiązuję do tej cykliczności i po prostu tak. Czekałam, aż sama zacznę poszukiwać i jakby formułować odpowiedzi na te pytania, które mi się pojawiają, bo ta cykliczność się objawia po prostu we, we wszystkim. I, I złapałam się na tym, że jakby ja jestem tak dzieckiem sierpnia, zresztą wiem, że kocham lato. To lato w ogóle wydawało mi się być, wydaje mi się do tej pory, bo jest nadal całkiem ciepło, być jakieś nie, na maksa długie, takie bardzo przeżyte i takie bardzo wyciśnięte do ostatniej kropli. I mam takie poczucie, że ja się cieszę, że ono się kończy. I cieszę się na tą zmianę, którą właśnie przynosi, którą zapowiada ten już przysłowiowy wrzesień, bo wcześniej miałam w sobie coś takiego, że chciałam, żeby ten stan letni trwał wiecznie. I myślę, że tak przeżywałam swoją całą dorosłość w poszukiwaniu słońca, w poszukiwaniu tych innych szerokości geograficznych, w uciekaniu od zimna, że zimne i ciemne to złe. I w tym momencie myślę sobie, okej, okay, ja nagle z ciekawością idę w zimne pory roku, czyli jakby. Dojrzewam do tego, że akceptuję, że ten moment w roku, ten stan też nasz wewnętrzny jest potrzebny. I powiem Ci bardzo, jestem ciekawa. <grym> bardzo jestem ciekawa, kim, kim ja jestem kim i do czego mnie to doprowadza, ale yy, wiesz, no, w momencie, kiedy sobie zdajesz sprawę i tak patrzysz na siebie ze szczerością w lustro i myślisz sobie, kurczę, ja chyba. Uciekałam przed zimą i przed jesienią, myśląc, że po prostu lubię słoneczko, a tak naprawdę uciekałam przed jakimiś elementami natury ludzkiej i codzienności i etapów życia, które były dla mnie w jakiś sposób niewygodne i nieodkryte. I zastanawiam a się, są czy... integralną tak. częścią. Tak? I zastanawiam się, właśnie, czy. Bo też jakby całe życie się przemieszczasz, podróżujesz, odkrywasz, poszukujesz, czy też miałaś coś takiego, że to zimno i ciemno cię w jakiś sposób odstraszało. I się na takie ucieczce, bo ja tak naprawdę przyjęłam, że ja chyba uciekałam od tego. Wiesz, to dla mnie y, dwa wątki, które tak teraz, jak Cię słuchałam, y, przychodzą mi do, do głowy. Po pierwsze, nie da się jeśli zaczynasz żyć świadomie, to nie da się kontekstu kulturowego, społecznego, skąd pochodzimy, gdzie zostaliśmy wychowani, jak nas, nie wiem, ten wątek edukacyjny ukształtował i tak dalej, zupełnie odciąć. A, a ja przez wiele lat uciekałam od tego. W sensie wiesz, um, nadal uważam się obywatelką świata, mimo tego, że moje serce, jakby jestem, urodziłam się w Polsce i, i jestem z tym miejscem związana i niejednokrotnie podejmowałam decyzję, że nie chcę tutaj mieszkać na różnych etapach swojego życia. I tak jak mówisz, dzisiaj z tą świadomością, którą mam, wiem, że uciekałam od siebie, myśląc, że przeprowadzając się do innego kraju na drugi koniec świata, no, <laughs> o, tak. jest potwierdzenie. <laughs> Że tam będzie lepiej. No i wiesz, dorosłość, a tak naprawdę nawet nie dorosłość, tylko dojrzałość skonfrontowała mnie z tym, a tak naprawdę sama siebie skonfrontowałam, że to nie jest o tym, że tak naprawdę to nie jest o tym, że będę mieszkać. Oczywiście wiedza i świadomość tego, co ci dobrze robi, gdzie lepiej odpoczywasz, w jakich warunkach, no to to jest po prostu bezcenna tak. wiedza. Natomiast ja niejednokrotnie uciekałam e, chociażby właśnie też taki był mój system pracy, że e, jesienią, zimą. Miałam możliwość wyjazdów, tak? I to nie znaczy, żeby tego nie robić, żeby mm. teraz już na siłę wiesz, siedzieć po prostu w tych mrokach i tak dalej, bo wiemy, jaki jest listopad w Polsce: no pada w poziomie, mm. jest cyrka, jest marzec. Tak, <laughs> więc jakby umówmy się, no są takie miesiące, które po prostu są trudne dla. Części osób, tak, dla mnie również, i to nie znaczy, że mam sobie teraz udowodnić albo przepracowywać, nie znoszę tego słowa, mm -hmm. jakichś tematów, które są związane z danym, nie wiem, sezonem i tak dalej, ale uhonorowanie tych, właśnie, jak powiedziałeś, ciemności też w sobie, no bo nie składamy się tylko z tych miłych, przyjemnych rzeczy i tego też mnie zawsze uczyła joga i jestem za ten proces bardzo wdzięczna na zasadzie, że no, różne części nas, różne cechy naszej osobowości, które są często, niewygodne, tak, czy nie wiem, wiążą się z dyskomfortem, wiążą się z jakimś wstydem, wiążą się z rzeczami, które po prostu, no, nie są przyjemne, trochę tak jak, wiesz, obserwujesz naturę, która rozkłada się na jakimś etapie, no to to nie jest do końca miłe i przyjemne, tak, jeśli jesteś tylko i wyłącznie przywiązana do tego etapu, czy do tych części, które są właśnie takie piękne, lekkie i tak dalej, tak, więc... Um, uhonorowanie tych różnych etapów w swoim życiu, to była jedna kwestia. Uhonorowanie, mówię specjalnie, używam tego słowa, bo w ogóle lubię się bawić słowem i, i widzę, że czym bardziej zauważyłam, że słowa nadają moc, wiesz, temu co wypowiadamy, temu jak w ogóle patrzymy na świat, tym bardziej zaczyna to życie nabierać pewnego rodzaju sensu, tak? No bo umówmy się, jak tak popatrzysz, wiesz, z lotu ptaka na życie, no to żeby było nam lżej, to my potrzebujemy nadać mu sens, tak. tak? No bo jesteśmy tu na chwilę, i to jest o tej codzienności, nie? Że, że po prostu, jeśli zaczynamy patrzeć inaczej, ja na przykład nie byłam tak uczona, ty też pewnie nie, że właśnie nie musimy czekać na gwiazdkę, nie mhm. musimy. Okej, okay, to są ważne etapy w naszym życiu, w tym kalendarzu. Natomiast ta codzienność też jest warta tak. tej uwagi, tak? I te trudne momenty w naszym życiu też są warte uwagi i to powoduje, że zaczynam po prostu mieć więcej zrozumienia dla siebie. A to co mi przychodzi do głowy, wczoraj miałam taką anegdotę, szłam na ochocie chodnikiem i szła przede mną pani w takim już bardzo dojrzałym wieku. Ale z taką godnością się przemieszczała po tym chodniku, i tak szczerze się do niej uśmiechnęłam. Tak mhm. wiesz, po prostu. I ona się zatrzymała, popatrzyła na mnie i mówi: Dziecko, jesteś pierwszą osobą od dawna, która tak życzliwie się do mnie uśmiechnęła. Ojej. I miałam coś takiego, że to jest właśnie o tej życzliwości, że my mhm. nie jesteśmy życzliwi wobec siebie. Ja przez lata nie byłam życzliwa wobec siebie, bo właśnie nie. Szanowałam, nie honorowałam tej zmienności jako, jako kobieta, bo żyłam w świecie, byłam wychowywana w świecie patriarchatu, umówmy się, tak? Tak naprawdę to nie jest, według mnie to nie jest do końca tylko i wyłącznie męski świat. To jest po prostu świat oparty na władzy. Mhm. A dla mnie, wiesz, jak popatrzysz na takie wahadło, to po drugiej stronie tego wahadła władzy jest miłość, tak? I możesz wybrać, i w dzisiejszym świecie, mając dostęp do informacji, często to powtarzam, żyjąc w takich, wiesz, takiej szerokości geograficznej, chociażby jak Polska, no to ym, mamy ten super taką sposobność do tego, żeby korzystać z tej mądrości, dowiadywać się, poszerzać, wiesz, te horyzonty, czytać, słuchać, chociażby, wiesz, w, w sam fakt twojego podcastu, ostatnio nawet kogoś spotkałam i powiedział, że trafił do mnie na warsztaty, bo rozmawiałyśmy u ciebie, tak, więc to jest po prostu, wiesz, niesamowite, jak dużo pięknych rzeczy się dzieje przez to, że paradoksalnie mamy tyle wolności, pytanie tylko, czy sobie na tą wolność pozwalamy, i czy właśnie akceptujemy, honorujemy, można to nazwać we własnym, wiesz, na własne potrzeby, tą zmienność, jaką po prostu my, jako kobiety, też, jakiej do, doświadczamy? No właśnie przyszło do mnie takie hasło teraz, że ta zmienność jest kobietą, i otworzyłaś tyle różnych drzwi w tej wypowiedzi, że ja postaram się. Nawet nie postaram się do nich wszystkich nawiązać, bo to nie jest o tym, ale skupiałabym się właśnie na tym, na tym, w cudzysłowie, męskim świecie, co nie jest w ogóle wymierzone jakby w mężczyzn, co bardziej mówi o systemie, w jakim jesteśmy wychowane i mam wrażenie, że mogę mówić za nas obie, że my trochę, upraszczając to oczywiście... Dorastając, chciałyśmy być e, przykładnymi chłopcami. Ja czuję, że startowałam w bardzo wielu, w cudzysłowie i, dosło, i, i, i dosłownie, zawodach, e, zapominając o tej swojej kobiecej stronie i, i wkładając te krótkie sportowe spodenki i udowadniając różne rzeczy jako, jako, jako chłopiec. Nawet pamiętam, jak byłam, miałam 14 lat, byłam w Londynie w Muzeum, w Science Museum i robiłam sobie jakieś testy. Bardzo było dla mnie ekscytujące, że na takie testy, pamiętam, to było akurat jak myślisz, i wyszło mi, że myślę jak facet, i pomyślałam sobie, jest, że to jest takie super. Nie, no jakby u nas jest ten wątek, czyli znaczy jak, jak mówię, za bardzo osobiste rzeczy, to wiesz, włączaj alarm, ale typu, właśnie startowanie w zawodach sportowych, udowadnianie, że dam radę i że po prostu pocisnę i, i, i wszystko pójdzie najlepiej i, i w sile, to jakby to no była jakaś taka narracja, która mi towarzyszyła od dziecka, no bo właśnie nikt nas nie nauczył, że funkcjonowanie w tym świecie zgodnie z rytmem, czy z właśnie tą zmiennością, czy cyklicznością kobiecą jest równorzędne i równie ważne i równie potrzebne. I to nie jest już w tym momencie historia ani o mnie, ani o tobie, co o całym społeczeństwie, bo mam poczucie, że w ogóle też jest to, myślę, na maksa ważne, że to, co męskie i to, co żeńskie, nie jest płcią. Nie? Jakby mhm, jest, jest, jest energią, która jest potrzebna i kobiecie, i mężczyźni, i każdej osobie, niezależnie od tego, jak się identyfikuje, i w całym świecie potrzebujemy tej harmonii, no bo właśnie do tej władzy ta miłość jest nieodzownym elementem, a mam wrażenie, że po prostu kolektywnie zbudowaliśmy nasz wspaniały kapitalistyczny świat w oparciu o władzę i o ten męski pierwiastek i może nam się po prostu wydawać, że inaczej się nie da, że żeby osiągnąć swoje cele i, i, i nadać temu życiu ten sens, którego tak mhm. wszyscy poszukujemy, co fajnie powiedziałaś, że my go po prostu musimy nadać. Ja też kocham te, taką właśnie ten paradoks w życiu, że życie jest totalnie bez sensu, a jednocześnie ma każdy możliwy, piękny, głęboki sens, jaki możemy mu nadać i wybrać, więc to, yy, to jest no mnie, mnie to zawsze jakoś tak porusza, daje taką niesamowitą wolność i też taką lekkość bytowi, bo wiesz, że możesz sobie zdecydować oczywiście, jeżeli jesteś odpowiedniej uprzywilejowanej też pozycji. Ja też w ogóle tutaj mm -hmm. dygresja pięćdziesiąta, ale staram się też w swoich wypowiedziach nie, wiesz, nie obstawiać się tymi disclaimerami i takim tłumaczeniem się, że, wiesz, że to zależy od okoliczności, ale czasami to powtarzam, bo to jest też ważne, żeby to wybrzmiało, nie, że jakby miejsce, w którym możesz poruszać sobie takie tematy, wybierać i, i sobie się w tym rozpływać, to jest też jakiś ogromny przywilej i, Ale też i nie musimy, wiesz, niejednokrotnie o tym rozmawiamy i u, ja uwielbiam to powiedzenie, luksusowe A, tak, problemy tak, i niejednokrotnie, tak, to swoje jedno z głównych. Tak, jedno, <laughs> często mi mówisz, że, że możemy, ale właśnie nie musimy umniejszać tak, swojej historii, bo tak ta nasza historia jest bardzo istotna i myślę, że obie mamy dość mocne historie za sobą i ja bardziej się też skupiam w swoich wypowiedziach, prowadząc warsztaty, mentoring i tak dalej, że um, próbuję um, rozpakowywać jakby pewną wizję ludzi na hmm. temat na przykład mojej osoby, że wiesz, urodziłam się już taka świadoma, albo tak. urodziłam się taka elastyczna, tak. albo um, taka wolna właśnie odważna. odważna, odważna absolutnie tak. nie, jestem takim samym człowiekiem, taką samą kobietą. E, jedyne tylko co, to po prostu w pewnym momencie swojego życia postanowiłam Wziąć odpowiedzialność za siebie i nie tylko być dorosłą, ale też dojrzałą kobietą, i zwracać uwagę na słowa, zwracać uwagę na właśnie tą życzliwość, przede wszystkim wobec siebie, której też nie było, ze względu na to, że warunki i właśnie ta perspektywa kulturowa, społeczna, edukacyjna była taka, że tam nie było przestrzeni, chociażby sport, o którym mówisz. Dla mnie sport ukształtował coś, za co jestem bardzo wdzięczna, czyli pewnego rodzaju dyscyplinę, ale w takim stopniu, że ta dyscyplina mnie dosłownie zabijała, bo stawiała reżim. właśnie reżim, kwestie osiągania, kwestie no, naprawdę trudnych takich elementów, które gdzieś dzisiaj patrzę na, na to, jak się zachowywałam, jakie rzeczy do siebie mhm. mówiłam, jakie miałam oczekiwania, że. Ym, Jestem temu wdzięczna, bo dzięki temu doświadczeniu jestem tu, gdzie jestem, ale to wymagało naprawdę olbrzymiej, wieloletniej pracy, żeby Lubię to słowo rozpakowywać, wiesz, te schematy, że ja już tak nie chcę. Tylko, że to, tak. wiesz, często nie jest o tym, że jednego dnia się budzimy, mamy tak, a drugiego dnia mamy inaczej. Oczywiście to jest możliwe, ale często te rzeczy są po prostu tak wbite w tą naszą tkankę, tą czułą tkankę, że potrzebujemy po prostu naprawdę zmienić no, system funkcjonowania, przede wszystkim w naszej głowie. Dlatego dla mnie na przykład moje zdrowie mentalne, tak jak przez wiele, wiele lat, właśnie zdrowie fizyczne było, wiesz, najważniejsze. Jak doznałam kolejnej kontuzji w życiu, to po prostu myślałam, że mój świat się rozpadnie na kawałki, a teraz już wiem, że to jest kwestia mojej głowy, mojego podejścia, moich przekonań, jak ja podchodzę dzisiaj do, do siebie, jak ja siebie traktuję właśnie z tą życzliwością, z tym uśmiechem. I na przykład też w kontekście sportu, o którym mówiłaś. Był taki moment, że ja się trochę obraziłam na sport, a już przede wszystkim na takie sporty bardziej ekstremalne, no bo one definiowały trochę, czy, czy powodowały po pierwsze duży lęk czy obawę, że nie będę na przykład mogła pracować później ze swoim ciałem, a jednak ciało jest moim takim, wiesz, elementem. No, opieram tak naprawdę na, na tym też część swojej pracy. Natomiast później zobaczyłam, że, że po prostu że jakby zadawałam sobie różne pytania, uwielbiam zadawać sobie pytania i innym. Na zasadzie, czy jest mi w ogóle ekstremalny sport potrzebny? Wiesz, to jest na co zasadzie. On co on mi robił? Jakie. Do tego też pewnie przejdziemy hormonalnie, co pobudzał, tak? Na zasadzie, czy ja rzeczywiście potrzebuję tego ekstremalnego sportu, czy tego ekstremalnego w ogóle życia, tak? które kiedyś było o tym, że to coś oznacza, to mhm. mnie wkłada w jakieś, wiesz, szufladki właśnie typu jesteś odważna, bo sama podróżujesz, tak? Oczywiście znowu to nie jest o tym, że ja tego żałuję, tylko to jest kwestia, żeby popatrzeć, dlaczego to wtedy robiłam i co za tym szło. Dzisiaj już nikomu niczego nie muszę udowadniać i to jest to o, o, o wolności, tak? Mhm. że już jakby jedyną najważniejszą osobą, z którą mogę się porównywać, to jestem ja z wczoraj. Koniec kropka i wiesz, jakby mówię to, wiem, że dla kogoś, kto na przykład jest na początku drogi, w ogóle Takiego świadomego życia, to na zasadzie może być to po prostu coś, wiesz, nie mieszczącego się dosłownie, w głowie, w sercu, ale to znowu to nie wydarzyło się, wiecie, z, z, wiesz, nie wydarzyło się, znamy się już kilka lat i z każdym tym cyklem nagle mam tak, wow, to jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. I to jest genialne na przykład dla mnie w praktyce jogi, czy w ogóle w praktyce medytacyjnej, żeby dawać sobie tą przestrzeń zauważania. I o tym też jest dla mnie cykliczność, tak? Czyli zauważam, że jest jakaś zmiana, a tak naprawdę, znowu, ta zmiana zachodzi każdego dnia. Te nasze wybory, co zrobimy, ba, co nie zrobimy, mają wpływ na to, jak my się będziemy czuły jutro, na przykład, tak? Albo dzisiaj wieczorem, tak? Jak zaczęłaś poranek, to będzie miało wpływ na to, jak będziesz się czuła wieczorem. I to jest o tym, że znowu w naszej kulturze, jakby. Nie da się tego, ja to odcinałam, ale później pokornie wróciłam do tego, że musiałam uznać to, że okej, okay, jestem wychowywana w takich warunkach. Miałam taką historię, trudną, nietrudną, wiesz, to jest kwestia perspektywy. Mogłybyśmy się pewnie przerzucać, ale jakby. Zaczynałam, z, zaczęłam jakby nabierać też takiego szacunku do swojej historii, tak, żeby tego nie umniejszać. Bo ja na przykład bardzo często umniejszam to, bo inni mają lepiej, mm -hmm. albo inni mają gorzej, inni mają coś tam, tak. tak. A gdzie w tym wszystkim jestem ja? I jak rzeczywiście siebie zaczęłam stawiać na pierwszym miejscu, a to umówmy się to nie jest coś, co umiemy. Mi się już wydawało, że. Okej, okay, jak robię te warsztaty od kilku lat, czy tam kilkunastu, no to już, to wiesz, emanuje to po prostu, zasiewam ziarno i tak dalej, ale ja sobie muszę to przypominać. Prawie codziennie. A co dopiero, wiesz, osobom, z którymi pracuję, każdy ma inną wrażliwość, inne tempo i w ogóle uszanowanie tego, że ktoś może mieć inaczej. Oh, to też jest o cykliczności, jest nie? Ważne. Że na zasadzie, hmm, jak ja już to wiesz, mm -hmm. rozpakowałam, to znaczy, że ty, jak, jako że jesteśmy w bliskiej relacji, też prywatnej, to na pewno już sobie to poukładałaś, tak. bo przecież porozmawiałyśmy o tym niejednokrotnie. Mm -mm. To jest w ogóle mega ciekawy wątek, powiem ci, że pamiętam parę lat temu, jak dostałam, dostałam propozycję pójścia na terapię grupową. Ale propozycja, no to może słowo niefortunne. Pytanie ale od kogo? Tak, od, od terapeutki. <laughs> Rozważałam pójście na terapię grupową, i pamiętam te parę lat temu, pomyślałam sobie, że absolutnie to nie jest dla mnie, dlatego że ja, analogicznie do tego, co powiedziałaś. Nie chcę słuchać historii ludzi, którzy, dla których mam rozwiązania. Wiesz, z takiego miejsca szłam na zasadzie, że ja po prostu, to będzie dla mnie mega męczące, że ja przecież wiem, jak to przerobić, ja widzę, jakie oni mają problem. No i wtedy zasugerowała mi moja terapeutka, że może właśnie o tym ma być ta terapia. Nie, nie wybrałam się na nią, ale myślę, że odrobiłam swoją lekcję na przestrzeni lat, kiedy właśnie zrozumiałam, że tak, że to uszanowanie też cudzych. Cudzego timingu, że tak powiem, i tego, w jakim te osoby są miejscu i czego potrzebują, albo nie potrzebują, właśnie, żeby przerobić lub nie przerobić swoich rzeczy, że to, to jest tak naprawdę dla mnie o, o nauce empatii. I myślę, że uczę się tego nadal, ale myślę, że idzie mi idzie mi całkiem dobrze. I pamiętam ostatnio, słyszałam taką, takiej wypowiedzi. Ym, nie wiem, czy tobie jest bliska to, jakby ten nurt, ta filozofia kabały, kabala, mhm. ale gdzieś tam ostatnio zgłębiałam te tematy i podoba mi się taka koncepcja, że jeżeli dana rzecz, osoba, zjawisko, rozmowa, wszystko, co ci się przytrafia, jest w twoim filmie, to znaczy, że ma być w twoim filmie z jakiegoś powodu. I, I w sytuacji, w której widzisz w sobie taki opór, gdy słyszysz wypowiedź drugiej osoby i masz po prostu, wiesz, przewracasz oczami, myślisz sobie, nie chcę mi się tego słuchać. Wiem to, jakby ta osoba mówi w kółko to samo, to mnie męczy, to z jakiegoś powodu masz jednak tego słuchać i to coś w tobie ma zrobić. Może masz usłyszeć w tej wypowiedzi coś innego, a może ma ci to po prostu właśnie nauczyć empatii i zrozumienia, a może to za kilka Albo dni... Albo postawić granicę i powiedzieć dziękuję, wychodzę. No ale możesz się odwrócić powiedzieć, <laughs> jednak nie chcę mi się na pewno ciebie słuchać. Tak, to też jest o tym, żeby nie, tak. wiesz, bo to to, to, to jest, jest ciemna granica. granica. Tak, tak, Absolutnie. tak i właśnie, Ale to jest też super, bo to się pojawia w moich rozważaniach i w moich rozmowach ostatnio bardzo często, w każdym po prostu kontekście, nie? Czy to jest właśnie, czy mam iść poćwiczyć, czy mam zostać na kanapie, czy mam e, zjeść o 22 kanapkę, czy mam iść spać. Tak? Czy mam właśnie e, iść na kawę z tą osobą, czy mam zostać w domu? Nie? Jakby, e, to są te pytania, które mogą się wydawać absolutnie prozaiczne, tak, bo dotyczą nie wiem, jedzenia, sportu, rozmowy, tak, nie jakby wiesz, wynalezienia penicyliny ale jednak nasze życie, tak jak mówiłaśmy wcześniej, to jest ta codzienność, a nie wakacje i, i, i gwiazdka. E, I właśnie to jest to pytanie, że my czasami nie umiemy podjąć tej, tej decyzji. Liczymy na to, że ktoś nam da jakiś klucz, tak jak to właśnie działa w naszym wspaniałym świecie rozwiązań, typów, poradników i różnych cudów, które są przydatne, ale jednocześnie frustrujące dla mnie mm -hmm. i dla Ciebie też, z tego co wiem, że na koniec dnia nie ma żadnej osoby, żadnej książki, żadnej wskazówki, która Ci powie: W sytuacji X wybierz rozwiązanie 2. Nie ma. I to, z czym możemy się skontaktować, jedyna rzecz, to jest ten wewnętrzny kompas, który brzmi może jak banał i totalny frazes, ale nikt nam nie powie, czy mamy w tym momencie przestać rozmawiać z tą osobą, czy dalej mamy jej słuchać, czy mamy tutaj postawić granice, czy mamy właśnie pomóc bo też znowu będzie, będę płynąć dalej w moją dygresję, to też jest, dla mnie to była bardzo fajna, fajna lekcja, kiedy zdałam sobie sprawę, że przez lata wzrastałam, rozwijałam się, czerpałam i chciałam obracać się wśród ludzi, czy, czy, czy fizycznie, czy też jakby, nie wiem, w, w słuchawkach, którzy są mądrzejsi, którzy mnie uczą. I frustrowały mnie osoby, które były gdzieś tam na innym etapie, na przykład, nie? I słyszałam takiego bardzo fajnego, słyszałam taką bardzo fajną wypowiedź, że powiedzmy 60% ludzi to są nasi Równi nam, ludzie, z którymi przeżywamy życie. 20% osób to są nasi mentorzy, a 20% osób to są ci nasi mentees, tak? mm -hmm. czyli właśnie osoby, których to my mamy nauczyć i to my mamy przeprowadzić do jakiegoś tam powiedzmy mm -hmm. wyższego etapu. I ja też właśnie stanęłam sobie tak ze sobą, pomyślałam sobie, jeju, Karo, tylu wspaniałych ludzi pojawiło się na Twojej drodze, którzy byli przy Tobie w trudnych momentach, mówili Ci różne mądre rzeczy i mieli cierpliwość do Twojego procesu. Czasami masz posłuchać tej smęcącej osoby, która cię wkurza, bo ty możesz być dla niej tym człowiekiem. I, i myślę, że to było dla mnie takie piękne i pomogło mi zaakceptować te momenty, kiedy ci, ci, ci ludzie, kiedy ci ludzie mnie frustrują. No i piękne to jest. A najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że to się po prostu. Nie kończy. Bo to nie, nie kończy, jest tak, że nagle stajesz, odrabiasz te lekcje i zostajesz już tym mentorem. Tego nie lubię Wiem. słowa, wiesz, przepracowanie. Kiedyś wydawało mi się, że jak pójdę na kolejną terapię, albo zrobię kolejny kurs, czy skończę kolejną szkołę, to już jakieś kolejne etapy zosta zostaną odhaczone i to jest znowu ten, wywracając wracając do, do sportu, to jest to osiąganie. Tak. Natomiast znowu dla mnie praktyka tego świadomego życia, bo o tym jest dla mnie yoga, nauczyła mnie, żeby um, tak naprawdę z, właśnie na różnym etapie, na różnych Cyklach, w różnym, możemy powiedzieć, nie wiem, wieku, tak? Po prostu inaczej spoglądamy na te um, tematy, na te obszary, bo mamy po prostu już inne doświadczenie, mamy, mam nadzieję, więcej luzu, tak? Ja przynajmniej dla mnie to jest to o tym, jest tak, tak, że to jest ostatnio usłyszałam od mojej endokrynożki, że um, pytanie, co ty robisz, że tak się zmieniają twoje e, wyniki badań. I ja naprawdę wzięłam swoje dzienniki, a prowadzę je od lat i mówię: Ja, na, ja nic nie zrobiłam. Wręcz w sensie w takim znaczeniu, że mhm, poluzowałam, tak, poluzowałam rygor, odstawiłam prawie większość supli, jakichś rzeczy, które kiedyś mi się wydawało, że na przykład muszę zrobić, i moja. Mój harmonogram dnia, moja rutyna dnia jest o tym, okej, okay, jakby znowu to jest o tym uhonorowaniu i ja wiem w jakim świecie żyję, że nie mam małych dzieci, nie mam za dużo obowiązków takich na zewnątrz i tak dalej, ale też pracowałam na to lata. Wiesz, to tak, też jest tak. w, 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 jakby wymierna wszystkich moich decyzji. Dokładnie. Mhm. No i to też pokazało, że mm, to nad czym... Kilka lat temu sobie tak obiecałam, że nauczę się odpieprzać od siebie. Że nauczę Mówiąc się. Ładnie. Ładnie, tak, <laughs> dokładnie. To jest bardzo ładnie. I to jest niesamowite, jak spojrzałam właśnie ostatnio w wyniki badań, a naprawdę przez większość swojego życia kolekcjonowałam różne autoimmunologiczne choroby, jak znowu z taką ciekawością zaczęłam się zastanawiać, ale o czym są te choroby? Z czego one wynikają? Tak? Czy to rzeczywiście jest kwestia, nie wiem, jakiejś genetyki, czy jakichś uwarunkowań, właśnie nie wiem, geograficznych i tak dalej. Czy to jest coś, co. Powoduje, że mój styl życia, ba, mój styl myślenia o sobie, tak? Ten kat, ta ofiara, te wszystkie po prostu części, które każdy z nas ma, to znowu nie jest o tym, żeby to poodcinać i tam podziękować, tylko zaczynać rozróżniać, jakie głosy, jakie w ogóle, jak, jaka wiesz, fabuła dzieje się w, tej, w tym naszym życiu. I, I to mi pokazało ostatnio, właśnie w wynikach badań, mówię. To jest najlepsza po prostu najlepsza rzecz, jaką mogłam zrobić, że po prostu zacząć żyć tak naprawdę z ręką na sercu. Mimo tego, że wiesz, praktyka jogi w moim życiu jest od 16 lat, że, że naprawdę integruję, czyli łączę, O tym jest joga, łączę te wszystkie rzeczy, które przeczytałam, przefiltrowałam przez siebie, bo właśnie to, co powiedziałaś, jakby jesteśmy jedynymi ekspertkami dla siebie. Wiesz, to, że coś działa, to, że nawet właśnie jest coś przebadane albo nawet jeszcze nie przebadane, to nie znaczy, że to będzie działać u nas. Jedyne, co możemy zrobić, to nie zawierzać, nie oddawać tej władzy komuś, czemuś, tak. tylko zobaczyć, ok, to ja spróbuję i zobaczę, jak to będzie działać. I tutaj dopisz tą czynność, ten suplement i tak dalej, żeby nie zawierzać. Czy nawet jakiemuś ekspertowi, czy nawet jakiejś y, osobie, którą używamy jako, u, uważamy jako autorytet, bo znowu ten świat autorytetów kiedyś był. Mówmy się, nie, nie ma tam w ogóle jakiejkolwiek dyskusji, tak? Tam jest po prostu narzucony jakiś po prostu schemat działania, myślenia, koniec kropka, tak? Typu, ja zostałam wychowana w takim świecie, dzieci ryby głosu mhm. nie mają. I strasznie się na to buntowałam, i dzisiaj jestem mega wdzięczna, że się zbuntowałam i że się buntowałam od dziecka, że pewne rzeczy po prostu jak mi się nie podobały, okej, okay, one były wtedy z poczucia takiego, wiesz, ja ci udowodnię, tak? I to było męczące, no bo wiesz, to było też takie energochłonne tak, po prostu. Walka. To była walka. walka. Natomiast jestem znowu sobie wdzięczna za to, że, że to robiłam i, 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 i po prostu jestem dzięki temu, tym złym decyzjom, tym, wiesz, różnym niepowodzeniom w tym miejscu, w którym jestem. To też kulturowo, jak sobie się popatrzysz, wiesz, też uważam, że to ma bardzo duży związek też z taką cyklicznością. Jestem takim poszanowaniem tego, tej naszej natury, tej zmienności. Że na przykład dla mnie dużym tematem, a myślę, że też wiesz o tym, bo niejednokrotnie o tym rozmawiałyśmy, była kwestia porażki przyznania się do tego, że coś mi nie wyszło. Jak to? Jak nie wyszło? I to Wszystko coś wyszło? dużego, typu wiesz, <laughs> tak. część jakiegoś mojego biznesu i tak no. dalej, bo to świadczyło o. O tym, że po prostu no, to nie umiesz jest wstyd w życie. i tak, tak dalej, tak. tak? I jak naprawdę dzięki też mądrym kobietom, mądrym mężczyznom, bo to znowu nie jest tylko o tym, że w moim życiu są tylko kobiety mądre, a wręcz uważam, że jest mnóstwo naprawdę fantastycznych mężczyzn. I zaczęłam sobie zadawać to pytanie, czy rzeczywiście to jest jakiś błąd, czy, czy rzeczywiście to jest warte, nie wiem, jakiegokolwiek wstydu wręcz przeciwnie, to jest jakby moja siła, a to, że podjęłam tyle decyzji, okej, okay, większość była nie trafiona, może nie jakby efekt cel nie był osiągnięty, ale to jest trochę tak wiesz, jako takim e, e, takie jest powiedzenie, że, e, że jedyną rzeczą, której możesz się wstydzić, no to tego, że żeś sobie nie pomogłaś, tak? Że to wstawanie po raz kolejny, tak jakby to, to że upadasz. Jakby jest, każdy z nas upada i to na każdym wiesz, etapie życia, czy to jest kwestia zdrowia, czy to jest kwestia relacji, czy to jest kwestia pracy, czy to jest kwestia zadbania o siebie, każdy z nas ma takie momenty, kiedy po prostu dochodzi do przysłowiowej ściany i ten moment przeskoczenia, jakby okej, okay, biorę odpowiedzialność i jak wiesz, jak bierzesz odpowiedzialność, to po prostu zmienia się perspektywa właśnie, że okej, okay, jak ty mi powiesz, że muszę wziąć ten suplement, to czy na pewno mhm. tak jest, wiesz, czyli takie podważanie, dialogowanie tak. też ze sobą, czy na pewno to ma sens, bo właśnie ta historia, bo możliwości, bo może teraz, nie wiem, mam małe dziecko i to zupełnie to, co ja mówię, nie jest, wiesz, adekwatne do, do Twojej sytuacji, albo jestem w jakimś trudnym momencie życia, albo w pięknym momencie życia, wiesz, żeby siebie stawiać w tej historii pier tak. na pierwszym miejscu i myślę, że każda z nas, każdy z nas musi się tego uczyć tak. po prostu. W ogóle, wiesz, taka idea y, żałowania czegoś, czy gdybania, mi jest, no przynajmniej teraz już od lat, bardzo obca i, i żeby to nie zabrzmiało protekcjonalnie, ale współczuję osobom, które to odczuwają, bo to jest bardzo no to jest bardzo obciążające i to jest bardzo trudne. I wydaje mi się, że nawet, znaczy w ogóle ja myślę o tym, że w życiu chodzi o to, żeby sobie też tę drogę jakoś... U, u, ułatwić, tak? Jakby opowiedzieć, opowiedzieć sobie o tym życiu taką historię, która będzie ci służyć no i sprawić, sens. Tak? Nie? I, i, I że będzie ci się chciało, i że będziesz w tym widzieć właśnie jakiś sens. Więc jakby ktoś kwestionował, nie wiem, rzeczy, które wypowiadamy. Ja po prostu wiem, że ta narracja, którą prowadzę, wspiera mnie na co dzień, więc dlatego uważam, że jest super, bo ja widzę, że lepiej mi się żyje. Więc takie podejście, które też może brzmieć banalnie, ale o tym, że. Ja się cieszę właśnie z każdej decyzji i każda była dobra, w sensie każda była może nie tyle dobra, co każda była właściwa, mm -hmm. bo była moja i była adekwatna do tego, w jakim momencie byłam w danym momencie. I ja teraz wiem, że gdyby nie ta historia, nie byłabym tutaj. I znowu, piękny frazes, ale uważam, że totalnie tak. A czy lubię to, gdzie jestem dzisiaj? Absolutnie. I tak jak powiedziałaś właśnie o tym porównywaniu się do siebie z przeszłości, myślę, że to jest super istotne, ale. Znowu, też nawet nie w kontekście tego wzrostu i bycia na wyższym poziomie, tylko nawet też redefiniowania, mm -hmm. czym dla nas jest wejście na wyższy poziom, bo każdy z nas jest na wyższym poziomie, tylko może nie w tym takim linearnym rozumieniu sukcesu, jak to interpretujemy we współczesnym świecie. I mi się wydaje, że staram się w ostatnim czasie bardzo uważnie zatrzymywać się przy różnych tematach w moim życiu i właśnie, może nie zaglądać do dzienników, co przypominać sobie, co miała w głowie, co mogła mieć w głowie ta Karolinka te x lat temu, jak postrzegała daną sferę życia i po prostu zbijać sobie piątki. I nie wiem, czy też tak miałaś w tym swoim etapie pewnie wieloletnim osiągania, że nigdy nie było wystarczająco. Nie myślałam sobie, co udało mi się osiągnąć, tylko zawsze już w głowie miałam tą kolejną górę do przejścia, kolejną presję, kolejne wyzwanie. Nie? A w tym momencie już od kilku lat wypracowuję w sobie takie stop zobacz, ile się wydarzyło, zobacz, ile przeszłaś, ale też zobacz, jak zmieniło się znaczenie wielu rzeczy. I to, co kiedyś mogło mi się wydawać na maksa trudne i nie, nie, nie wiem, niezwiązane z osiągnięciami, z sukcesem, teraz dla mnie jest wyczynem, jak choćby właśnie odpoczywanie. I myślę, że to, co jest też istotne w naszym kontekście, to jest to, że my właśnie z tego, z tej warstwy zewnętrznej, którą widzi świat, czyli obstawione różnymi praktykami i rzeczami, które są tak teraz pożądane, promowane i ważne, jakby mówimy otwarcie o tym, że tam był ten reżim przez te wszystkie lata toż też jest to piękne jak ja na to patrzę z perspektywy czasu że w nas było to poszukiwanie. My nie bez powodu sięgałyśmy po te praktyki, bo my chciałyśmy poczuć tę ulgę i ten luz, tylko jeszcze nie umiałyśmy tego do końca zrozumieć, więc było nam łatwiej wziąć te wszystkie dobre praktyki i wsadzić je w jakąś taką mocną rutynę. Mhm. Y I dla mnie na przykład najtrudniejszą rzeczą, która nie jest pochwalana w społeczeństwie, było to, żeby po postanowić sobie, że właśnie tak jak się dzieliłam w ostatnim odcinku, tego lata chcę robić jak najmniej. I jest mi tak niewygodnie, i czuję się z tym tak źle, i jak tak bardzo oceniam swoje wybory, swoją postawę, porównuję się ze światem, zastanawiam się, kim ja jestem w świecie, kiedy się um, lenię, nazwijmy to. I to było moje wyzwanie. Chciałabym zobaczyć leniącą le le mm -hmm. się karo, mm -hmm. która mm -hmm. z timerem leży na obaku. Chciałabym to zobaczyć. Ale to też jest wiesz o tym, że. Właśnie ta moja soczewka lenistwa, a myślę, że mogłabym się wiesz w tobie po prostu przejrzeć, jak w takim lustrze, że mm, ja, ja do tej pory nie do końca wiem, co to znaczy odpoczywanie. Nie, 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 nie to, to jest nie, po prostu. Nie. Ja sobie zrobiłam task na odpoczywanie ostatnio. To, to była moja próba zarządzania tym. Tak, a i to też jest okej. Okay. W sensie, tak. że ja na przykład mam takie podejście i, i kiedyś wydawało mi się, że właśnie, że to jest nie do końca dobre, tylko właśnie jak zaczynasz pytać siebie, co jest dobre, a co jest złe, albo gdzie nie chcesz iść, albo nie, nie chcesz tak robić, bo to ci nie służy, to zupełnie zmienia się koncepcja patrzenia, bo już nie patrzysz się, co inni mhm. robią, tak? Tylko co ci po prostu, co tobie to daje ale w kontekście pracy, że um, ja ostatnie dwa lata y, układam swoje życie zawodowe na nowo i wiesz, i odkrywam takie właśnie rzeczy, że gdyby nie ta dyscyplina, gdyby pewne rzeczy nie były jednak poukładane, gdyby nie ta presja, której było bardzo dużo, to pewnie z innego miejsca w ogóle bym dzisiaj na to patrzyła. Ja tak. po prostu wiem, że już nie chcę być tamtym tak, miejscem. Ale tamte rzeczy też cię bardzo wsparły. Absolutnie w i w ogóle drodze. nie żałuję, bo tak. znowu to nie jest o tym, że te dwa lata temu, trzy lata temu Wczoraj nie miałam tej świadomości, tak? Ostatnio moja znajoma powiedziała coś takiego, że. Um, jak to było? Um, że umarła tamta świadomość, coś okay. takiego. Wiesz, że umarła moja świadomość tak. na tamtym etapie życia. I to było takie wow. Rzeczywiście, że to jest po prostu o tym, że ja już jestem na innym tak. I, i to nie jest też takie górnolotne, że teraz jestem taka, wiecie, wolna i w ogóle nie, nie. Wciąż jest dużo ciemności, demonów i w różnych suma problemów jest zawsze Dokładnie. taka sama. Natomiast y, to, co na pewno się zmieniło, to to, żeby właśnie ta presja, o której też powiedziałam, jakby na przykład dla mnie zrozumienie, czym była depresja, z którą się mierzyłam kilka, kilkanaście lat temu i na którą też... Zmarło w moim otoczeniu sporo osób i zrozumienie, że to jest właśnie nakładanie presji. Oczywiście nie chcę spłaca, spłycać tego do, do samej jednostki chorobowej, ale każdy z nas jeszcze tym bardziej w dzisiejszym świecie jakby nakłada tą presję, bo mamy właśnie, nie wiem, ten cały wątek porównywania się i tak dalej, albo szukania jakiegoś kontekstu właśnie, że ktoś mieszka na drugim końcu świata i bierze na przykład, przypieprze się do tego suplementu, czegokolwiek, ale na zasadzie, że my musimy ten kontekst uwzględnić, bo bez tego jakby nie wiemy, gdzie jest to nasze miejsce, i tak realnie popatrzeć, w jakim my jesteśmy okej. Okay. No, rozmawiamy o cykliczności, ale to jest o cykliczności, że no, pewne rzeczy się. Nie zadzieją jesienią, mhm. na przykład, ani pewne rzeczy nie zadzieją się latem i tak dalej, tak? Oczywiście, to co widzimy też, jeśli chodzi o zmieniający się klimat, to też jest o Cykliczności, tak, o tej matce natury, czyli dla mnie to też jest połączeniu o świadomej kobiecości, tak, że zaczynamy zauważać, że to nie jest oderwany jakiś element, tylko naprawdę nasz wybór i znowu nasz brak, nasz brak wyboru czy da, jakiejś decyzji jest naprawdę o konsekwencji, tak? Więc znowu jest to polinkowane z odpowiedzialnością na zasadzie, to ja kreuję to życie. Ja wiem, że to jest znowu frazes, tak jak ty mm -hmm. to nazywasz, i wiem, że jest dużo rzeczy takich wiesz, filozoficznych, na przykład w praktyce yoga, czy w ogóle w takiej duchowości, którą dzisiaj widzimy. Na no tyle tylko, że znowu to jest pytanie, jak my na to patrzymy i czy te przekonania sprzyjają nam, czy. Po prostu są czymś, co nas obciąża, tak? Bo przekonania mogą być i te sprzyjające, i te, które nas tak. po prostu podcinają nam skrzydła, tak, albo nie dają tego, tej przestrzeni do rozwoju. Albo się dezaktualizują. Albo się dezaktualizują dokładnie, czyli umierają tak, tak. jak ta świadomość po prostu z poprzedniego dnia. Rest in peace. Dokładnie. Nie no, ja ostatnio nawet o tym coś pisałam, że lubię sprawdzać, czy moje przekonania są moje i czy moje myśli i stwierdzenia są moje. Bo czasami automatycznie odpowiadasz na jakieś pytanie i potem myślisz sobie, dobra, ale chwila. Zawsze tak mówiłam, kiedy ktoś mnie o to pytał, ale trzeba by na pewno tak jest. I myślę, że to jest super, zaakceptować to, że to jest nieaktualne. Też w ogóle często się mówi o tej, tej teorii. Ja zawsze to moje się nazywa. Teoria tam utopionych kosztów, czy coś w tym stylu, nie? Mm -hmm. Że my myślimy sobie, no, całe życie jakby rozwijaliśmy się w imię jakiejś tam wartości, bo wartości też się mogą zmienić. I jakby, no, dobra, to kim ja jestem, kiedy nie reprezentuję tego, na, na co pracowałam całe życie. Ja też ostatnio, może nie, nie było to o śmierci yy, świadomości, ale też miałam takie poczucie, że. Jestem w miejscu, gdzie trochę, gdzie że, że, że nie wiem. To w ogóle motyw przewodni, że nie wiem. To bardzo dobry motyw ja, i taka przestrzeń, tak. super, żeby czuję, sobie pozwalać. Jak się na czuję to. z tym, nie wiem, niewygodnie mi, ale wiem, że już nie mogę zrobić kroku w tył, bo to już nie jest moje. Jeszcze nie wiem, co będzie moje, więc jest mi dziwnie na maksa, ale mam takie poczucie, że wchodzę w jakąś zupełnie nową rolę, która jest mi obca, nieznana. Ale właśnie mam to zaufanie, że już nie potrafię grać, 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 żyć, działać, podejmować decyzji w zgodzie z tą wersją mnie i z tymi przekonaniami, które miałam dotychczas i takie pożegnanie no, tego... Ale to jest taka aktualizacja, to jest tak jak, wiesz, robimy aktualizację, nie wiem, w telefonie, w samochodzie w dzisiaj szafie. i tak dalej, w szafie, a nie robimy tego w naszych właśnie, wiesz, w naszej głowie i myślę, że bo znowu nikt nas tego nie nauczył, ale możemy to zrobić. Tak. Tak? Ale a możemy się nauczyć, bo to nic nie jest... nie stoi tak. na przeszkodzie, żeby zacząć to robić i nie dlatego, że jedna, druga y, powiedziała, tylko w tak. zasadzie, no coś mnie uwiera. No jak tak. uwiera, no to trzeba znaleźć ten powód, przyczynę tego uwierania, tak? No i oczywiście znowu mam świadomość tego, że żyjemy w takim świecie, kiedy zazwyczaj to się kończy, wiesz, chorobami, czy jakimiś dolegliwościami, bo my nie chcemy spojrzeć w tą ciemność, bo my nie chcemy w tą przysłowiową zimę i ten padający śnieg w poprzek, tak? Jakby zatrzymać się, tylko kupujemy od razu bilet i lecimy na drugi koniec świata żeby nie było. Wciąż kocham podróże i tak. tak dalej, tyle tylko, że jakby znalezienie powodu, dlaczego to robiłam wtedy, a dlaczego robię to dzisiaj. Mm -hmm. Dzisiaj, bo potrzebuję, nie wiem, pobyć ze sobą, z bo bliskimi, chcesz, bo a nie, chcę. że inaczej nie umiesz funkcjonować. Ale wiem, że jak jest jakiś temat do przyjrzenia się albo coś trzeba zrobić, to to, że wylecę na drugi koniec świata, to nie jest to, że to zostawię. No. To się nie dzieje, to jest tak jak z praniem, ono zawsze czeka na ciebie, nie? To jest po prostu też takie proste rzeczy, ale często o tym mówię, że w tych prostych rzeczach jest naprawdę też niesamowita moc, bo jak my naprawdę nie potrafimy doceniać, nie potrafimy, wiesz, praktykować wdzięczności za wszystko, co się dzieje, czyli nie tylko te dobre hmm. rzeczy, tylko też te złe, bo to jest trochę tak, wiesz, jak z taką wybiórczą miłością, nie? Tylko tak. kocham to, to i to, bo to mi pasuje tak. do mojej układanki w głowie, tak? No tylko znowu, jakby jest i dzień, i noc, nie jest i jesień, i lato, i wiosna, którą jeszcze trzeba przetrwać, i jak nie zadbaliśmy o siebie trzy miesiące, sześć miesięcy wcześniej i tak dalej, no to okazuje się, że nasza odporność spada. No i teraz jest znowu to, co zrobić, to, to, to niestety tak nie działa. To jest suma tych wszystkich decyzji i braku decyzji, i to powoduje, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Powiem Ci, że ja ostatnio polubiłam sprzątanie. To też jest bardzo symboliczne. I lubię tę te, te metaforę właśnie tego, w jaki sposób podchodzisz do swojej przestrzeni. Zresztą też nasz wątek, mój balkon, który serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca, <laughs> który pojawił się w moim życiu, pomimo, że miałam balkon od, od roku, po roku, po półtora roku. Stwierdziłam, że może warto o niego zadbać, bo jednak jest moją przestrzenią i, i zaobserwowałam, że ja też właśnie analogicznie do tych wyjazdów, jakby Chciałam wyjść z domu, chciałam robić super rzeczy na zewnątrz, żeby to mnie stymulowało. Podczas gdy w moim mieszkaniu były rzeczy, które nie, wiem, nie podobały mi się albo były niezaopiekowane, wydawało mi się, że posprzątanie jest stratą czasu: zrobienie czegoś, co będzie żmudne, co będzie spotkaniem z czymś, co jest brudne, co jest niefajne, co trzeba wyrzucić, co, co, co zajmuje czas, co nie jest ekscytujące. I wraz z moją zmianą wewnętrzną dostrzegłam to, że. Ja też jestem okej okay z tym, że trzeba pościerać kurze i, i że to mi zajmie trochę czasu, i może będzie dla mnie właśnie bardzo, nie wiem, wspierające, bo będzie to czas na jakąś tam pogłębioną refleksję, i takie zaopiekowanie się tym swoim mieszkaniem nie tylko wtedy, kiedy jest piękne i pachnące, tak jak zaopiekowanie się sobą nie tylko wtedy, kiedy jestem na, na jakimś haju życia, i tak samo zaopiekowanie się życiem w miejscu, gdzie pada śnieg i trzeba iść do sklepu, a nie uciekanie tam, gdzie teraz świeci słońce, to wszystko, no to wszystko jest o tym samym, nie? Tylko na głębszym jakimś poziomie, ale czasami takim mhm. prozaicznym. I mnie to na przykład wzrusza, bo widzę, jak na wszystkich płaszczyznach ta, ta moja przemiana się objawia, objawia. Przemiana w rozumieniu akceptacji właśnie cykliczności, mnogości różnych stanów i i emocji. W praktyce jogi mówi się o takich dwóch przestrzeniach. Sukha i dukha. Kha oznacza przestrzeń. Su to jest ten dobry, a kha to są te bolesności, to cierpienie, które bardzo często jest związane na przykład w buddyzmie. To, znaczy że, du to jest du. Ta tak, bolesność. du, du, du. Dukha, tak, dokładnie. I to jest też takie dla mnie, um, ostatnio bardzo wybrzmiewa to, i też byłam na swoich warsztatach nauczycielskich, które mi um, te jakości jakby przypomniały, że to właśnie nie jest o tym uciekaniu, o którym moje życie też było, bo tak byłam znowu tak. nauczona. I myślę, że to jest też takie, że każdy z tego sobie może z, swoją historię tak, dopisać, tak. No bo tak, taki był kontekst. Okay. A właśnie. Mogę cię przerwać na chwilę, mm -hmm. bo to jest też dla mnie ważne, że to uciekanie objawia się w. U wszystkich, tylko komuś może się wydawać, że to uciekanie twoje czy moje jest takie właśnie odważne, cool i seksy, bo uciekasz sobie w podróż sama, robisz fajne rzeczy, jeździsz po świecie, że to jest takie, um, czasami może nie być interpretowane jako ucieczka i ja przez to tego długo nie mogłam złapać, że to może być moja mhm. ucieczka, bo dla wielu osób ucieczką może być właśnie, nie wiem, praca, zaniedbywanie zdrowia czy jakieś używki i wtedy. Szybciej możemy dostrzec albo otoczenie nam może pokazać, że, hej, jakby idziesz na jakby schodzisz na złą drogę, czy w jakiś sposób tłumisz pewne trudne przeżycia, podczas gdy te środki, które wy, ja wybierałam, czy ty, były na tyle akceptowane też społecznie i były na tyle cool, że wszystko mi się wydawało i na, mi też, że w sumie to nie wiem, co ze mną jest nie tak, że ja się nie czuję do końca okej, okay, skoro żyję takim wspaniałym życiem. A to była taka sama ucieczka, tylko mhm. w coś. Ładnie ubranego. Więc, jakby dokończę tylko tamten tak, tak, wątek śmiało. na zasadzie, że to jest wiesz, to połączenie, że jedno nie może istnieć bez drugiego. Jakby nie możemy być w dobrostanie bez jakby doświadczania tych trudności i cierpienia. Tak, jakby to jest na zasadzie tak, jak dzień z nocą, tak, mhm. jak te wszystkie symbole yin-yang, tak, jak właśnie kobiecość i męskość. To jest, że my też myślę, był taki etap przynajmniej w moim życiu również, że pewne rzeczy chciałam poobcinać, typu tak jak rozmawiałyśmy o kobiecości i męskości, że mi się wydawało, że ja jestem bardzo męska, że tak. moje działania, moje zachowania i jak słyszałam, że jestem kobieca od kogoś, albo że nie wiem, że jakoś ładnie wyglądam, to wręcz negowałam to, bo w ogóle nie czułam połączenia z tą częścią siebie, z tą jakością. No i e, też w kontekście takiego uznania znowu to jest od cykliczności nie że są te przyjemne rzeczy i te trudne rzeczy tak. i jakby pogoda ducha nie zależy wiesz, od tego, czy aktualnie przeżywasz jakąś katastrofę w pogoda życiu. Pogoda ducha nie zależy od prognozy. Tak, to w ogóle zdejmijmy, to jest coś, na czym naprawdę mi też bardzo zawsze zależy, żeby zdjąć z tej pogody, ile ta pogoda przez nas po prostu dostała mentalnego, takiego energetycznego, wiesz, przejechania po prostu. Jak tylko pada, to jest źle. Tak. Zła pogoda, brzydko jest i tak dalej. No, jakby ona też o czymś nam mówi. I znowu, oczywiście to jest kwestia tego za zastanowienia się, Hmm. czy rzeczywiście tak jest, bo to pokazuje, że ta pogoda ducha, tak, czy nazywajmy to jak, jak chcemy, świadczy też o tym, co jest wewnątrz. Czy właśnie my się konfrontujemy, czy mamy przestrzeń, ale ważne według mnie jest to, żeby dać sobie właśnie to znowu, przestrzeń, bo nie zawsze jest ta możliwość i nie zawsze mamy zasoby do tego, żeby się przyjrzeć tym mm -hmm. trudnym rzeczom i dlatego są uzależnienia, dlatego są różne kompulsje, holizmy i tak dalej, bo bo to jest też dla układu nerwowego, dla naszego fantastycznego ciała, też jakiś, jakaś możliwość w ogóle utrzymania, wiesz, kontenorowania tak, tego wszystkiego, co się dzieje. I nie każdy ma, wiesz, przestrzeń na to, żeby po prostu od razu pracować nad tak. sobą, wiesz, dwa, na dobę, bo to jest, ok, moja świadoma decyzja, też moja część pracy, ale też pracy nad sobą, bo podjęłam taką decyzję. X lat temu, że ja naprawdę chciałabym żyć tak, jak ja chcę, a nie tak, jak są normy i tak dalej, bo właśnie dzięki podróżom, które wtedy były jako ucieczka, zobaczyłam, że na świecie są różne koncepty, różne osoby, różnie ludzie, nie wiem, chodzą ubrani, że to nie świadczy o tym, co nam się wydaje, albo... Że narzucamy sobie jakiś tam swój stereotyp kogoś, czegoś i tak dalej, że ja nie muszę wchodzić w jakieś role społeczne, które po prostu w moim miejscu zamieszkania po prostu są świętością, tak? Bo dla kogoś mogą być i ja to szanuję, tak? Ale dla mnie nie. I to ważne jest to, jakim ja jestem człowiekiem, tak? I to jest, wiesz, w rozmowie my rozmawiamy od lat, to jest już teraz jakby ta esencja, tak? Ale z tym się wiąże naprawdę. Cholernie trudna praca, bardzo delikatnie to nazywając. Tak. Tak? I wieloletnia. I wieloletnia, ale ja sobie na przykład uświadomiłam, że i nawet na przestrzeni tych naszych wcześniejszych spotkań, że często przychodziłam z jakimś ładunkiem do ciebie, czy gdziekolwiek, czy w jakiejkolwiek rozmowie podkreślając, że byłam smutna albo mm -hmm. byłam jakaś, tak? I jakby to było takim moim orderem, bo tak, tak potrafiłam, a później stwierdziłam, że okej. Okay. Ale to, że ja odczuwam smutek, to nie znaczy, mhm. że to musi determinować całą moją postawę, bo dzisiaj siedząc tutaj odczuwam mnóstwo emocji, ale nie muszę z tobą o tym wiesz rozmawiać. Nie dlatego, że nie chcę, tylko mamy jakiś cel tej rozmowy, tak? Jest jakiś konkret i na tym się skupiam, bo właśnie tak działa mój umysł, że jak się skupię na czymś, ba, na czymś pozytywnym, miłym, lekkim, to tego wiesz, będzie więcej. Ten dobrostan w życiu to jest właśnie o tym, że. On nie zabierze, nie spowoduje, że teraz będzie, wiesz, milutko przyjemnie i w ogóle zapomnę o, o tym, co się dzieje na zewnątrz, bo wiemy, jaka jest sytuacja w życiu, wiesz, w Polsce, na świecie, w Europie, tak. dalej. I naprawdę dzieje się dużo ciężkich, trudnych, w ogóle takich rzeczy, których ja, ja czuję totalną bezsilność, ale jakbym się cały czas skupiała na tym, to bym po prostu zatonęła w tym. I tak robiłam przez lata. I teraz widzę, że. Po latach pracy nad sobą, po latach kolejnej terapii, stwierdziłam: OK, mogę inaczej, i to ode mnie zależy, jak ja się będę czuła, bo to, że na przykład to też się pięknie łączy z cyklicznością. Znasz mnie i wiesz, że byłam chyba na wszystkich możliwych dietach i mój wygląd, waga, to z, też było związane i ze sportem, i z jakimiś właśnie oczekiwaniami, przede wszystkim swoimi, jakąś swoją presją, którą na siebie narzucałam, że mam, nie wiem, wyglądać tak, robić tak i tak dalej. I był taki moment, że stwierdziłam, że potrzebuję to wszystko zostawić, to czego się nauczyłam, te wszystkie detoksy na przykład, które mi genialnie robiły. Też jesteś w tej grupie, a, bo uważam, że mm, znowu ta dojrzałość i świadoma kobiecość dla mnie jest o tym, że tak jak wiesz, na stole byś miała porozkładane różne rzeczy nie wiem, cukierki i Przychodzę. Co jeszcze może być Co na stole, jeszcze? proszę Państwa, cukierki? Puzle i tak dalej, nie wiem, ważne rzeczy, nieważne rzeczy. Pionki, pionki cokolwiek. Ostatnio robiłam na warsztatach przepiękną mandalę mm, z różnych darów lasu, i, i tam w pewnym momencie powiedziałam, że a teraz zabieramy to, czego byśmy nie zabrały z tego lasu, bo wiesz, wybieramy tylko te ładne rzeczy, te kształtne, ok, czasem coś tam Fajne. wiadomo, Zadam tak. I nagle wiesz, przyszły śmieci na przykład z lasu, tak? Mm. Do, do, do mandali i nagle się okazuje, że okej, okay, że wiesz, to jest kwestia naszej perspektywy, to co możemy trenować po prostu. I w kontekście cykliczności, ja stwierdziłam, że ja muszę trochę, może nie tyle, że zresetować tą wiedzę, którą mam, ale muszę ją zaktualizować, tak jak trochę ten z tym tak. telefonem, z tymi urządzeniami, które ułatwiają, mają nam ułatwiać życie. I tak. ja mówię, muszę. Potrzebuję i muszę to jest znowu, podkreślam to słowo, bo to też często w tym kobiecym języku, ale czy musisz, czy potrzebujesz? Tak, tak. Ja po De... prostu musiałam. Hmm. Musiałam, bo już się dusiłam, bo już wiedziałam, widziałam, co się dzieje w moich relacjach, widziałam, że ja ze sobą po prostu nie umiem nawiązać jakiegoś kontaktu i po prostu zrobić aktualizację systemu. Typu, czy ja rzeczywiście, jak coś zjem, to mi to służy, czy nie służy? I. Zaczęłam odkrywać rzeczy, które spowodowały, że jeszcze bardziej te puzzle zaczęły, wiesz, układać się w całość, bo okazało się, że ja przez lata nie uwzględniałam swojej cykliczności miesięcznej, tak? czyli tego, jak na przykład działa układ hormonalny w ciele. I to jest też coś takiego, co znowu powiem to drugi raz: w patriarchalnym świecie nie ma przestrzeni, miejsca na to, że jest zmienność. Tak, ale też mamy do tego pełne, jakby to jest zrozumiałe, bo biorąc pod uwagę, że uogólniając wszystkie badania i dowody naukowe na przeróżne zdrowotne Dokładnie. rozwiązania, patenty, choroby i inne struktury, są robione na mężczyznach. I to jest temat, bo tak przeszłyśmy jakby do tego, ale jakby to jest dla mnie tak ważne i to mnie nawet nie tyle frustruje, co bardzo czuję potrzebę, żeby o tym mówić, bo. Tak jak powiedziałaś, sprawdzanie, co jest Twoje, co nie jest Twoje i, i co Ci realnie robi to jedzenie, to jest jakby mega ważne, ale wszystkie te techniki, czy nie wiem, czy produkty, czy sposoby jedzenia, które zostały udowodnione, że nam służą, one serio nam służą, one naprawdę służą, ale nie każdemu i nie zawsze. Nie? i tak jak y, cykl hormonalny mężczyzny jest 24-godzinny, prawda? I jakby każdego dnia może sobie tam dobierać, y, co zje, jak poćwiczy i następnego dnia reset. Tak w przypadku kobiet jest zupełnie inaczej i my po prostu nie mamy o tym bladego pojęcia, no bo, bo nikt się tego temat? nie uczy. Dokładnie. Y, a jednocześnie dlatego mnie to tak się aktywowałam, bo <laughs> mnie to dlatego frustruje, bo Okej, okay, mamy informacje o oknie żywieniowym, super. Mamy informacje o zjedzeniu czegoś później, wcześniej, o zjedzeniu warzyw, o zjedzeniu ziemniaków, o zjedzeniu ryżu, o zjedzeniu czasem cukru, o zje jakby. I to wszystko ma sens, to wszystko jest zasadne tylko w odpowiednim momencie, dla odpowiedniej osoby, nie? I, i dlatego to jest dla mnie, y, smutno mi się robi, kiedy czasami właśnie obserwuję i też sama to, tak jak ty, stestowałam, na zasadzie przeczytałam, że to działa, więc wprowadziłam to każdego dnia, all day, every day, a okazało się, że to jednak nie działa, ale to nie, nie nie działa dlatego, że to rozwiązanie jest złe, tylko zostało zastosowane w sposób nieświadomy i nieuważny. I, i ja lubię dawać ten przykład, bo nawet jak ostatnio się konsultowałam z lekarką medycyny funkcjonalnej, no to ja wypełniwszy, wiesz, wywiad lekarski, jestem pacjentem idealnym. W sensie jakby naczytałam się książek, nasłuchałam się podcastów, zastosowałam wszystkie możliwe praktyki, jestem tym obstawiona od góry do dołu, ale moje wyniki hormonów mówią, jest tutaj jakiś duży problem i rozkładamy ręce i zastanawiamy się, jakim cudem, skoro ta dziewczyna robi wszystko książkowo i już, nawet, i już nawet nauczyła się albo uczy się mieć wokół tego ten luz. Bo tutaj też chcę nawiązać, mhm. jak powiedziałaś o tym luzie, że luz to powinien być na receptę. Jakbym miała ja jedną receptę dać, to bym dała na luz. Mhm. I myślę, że w całym moim życiu i w mojej historii tego właśnie brakowało. I jak szukałam, 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 ale tak naprawdę to odpuszczenie i tak jak u Ciebie też to zdjęcie, odjęcie było najlepszym rozwiązaniem. I jak już nawet zaczęłam gdzieś tam nad tym luzem pracować, to nagle odkryłam, że Tutaj nie zgadza się fundamentalna rzecz, że te wszystkie praktyki nijak się mają do tego, w jakim dzisiaj miejscu jest moje ciało, moje zdrowie i mój cykl. I muszę to powiedzieć, że nie wpadłam na to, gdyby nie Ty. I jestem tak wdzięczna, że mogłyśmy w ostatnich tygodniach i miesiącach sobie o tych tematach dyskutować, i że teraz zaczęłam wiesz, dużo o tym słuchać, czytać książki, i mam takie poczucie, że. Że do czegoś dochodzę, i że to jest jakaś nadzieja dla nas, ale realnie y, tym bardziej jest mi trudno właśnie słuchać o, o tych skrótowych rozwiązaniach, o patentach, o siedmiodniowych właśnie jakichś resetach, bo ta historia o naszym kobiecym zdrowiu rozumianym zarówno jako wyniki badań, tak, jakby to jak wygląda i czuje się nasze ciało, ale i nasz umysł, i nasze samopoczucie, i my i, i wszystko, co za tym idzie, bo to jest połączone. To ta historia jest o tej ciągłej obserwacji, o tym niekończącym się cyklu i zapętlaniu, i jeszcze to jest w ogóle hit, bo nie dość, że mamy cykl, wiesz. Dnia, ty wiesz, cykl dnia, cykl miesiąca, cykl roku, to jeszcze mamy potem te cykle etapów życia i różnych różnych. I stadiów. różne podejścia, tak. tak, bo jedni uważają, wiesz, jedna modalność uważa, że siedmioletni, druga, że dziewięcio i wiesz, i to też jest o takim zaufaniu, tak, ta mówi to, tamten mówi to, e, ta je to, tamta dosypuje do wody coś tam i to jest na zasadzie, co jest, co jest dla mnie i ja nie mam tej odpowiedzi. I okay. naprawdę staram się bardzo to pielęgnować w sobie, żeby nie doradzać, mimo tego, że my w sensie, bardzo często... że nie często... masz tej odpowiedzi dla innych, dla ale innych. dla siebie czujesz już, że masz albo do, zaczynasz tak, ją no mieć. No wiesz, y, dlatego, że y, w pewnym momencie życia stwierdziłam, że naprawdę stawiam na siebie, i to nie z, wydarzyło się 10 czy 15 lat temu, jak zaczęłam praktykować, tylko to się wydarzyło w takim jednym z trudniejszych moich momentów życia, kiedy okazało się, że. Muszę się położyć do szpitala, że jest, wiesz, szereg jakichś komplikacji, które nie wiadomo jak się skończą, czyli zazwyczaj takie momenty, które są po prostu już tym zderzeniem ze ścianą, tak? I znowu mogłabym obwiniać, nie wiem, siebie za styl życia, jaki prowadziłam i tak dalej, ale to był ten moment, kiedy stwierdziłam, ok, koniec, po prostu stawiam na siebie. Chcę zobaczyć, jakby tak z ręką na sercu, że robię wszystko, z tym luzem, bo to też jest istotne. Bez tej presji, na zasadzie ja sobie udowodnię, bo to był mój I case, tak? Dla siebie. Dla no. siebie, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście to przyniesie taki efekt, o którym na przykład ktoś mi mówił i. Czy, czy odkryje coś nowego, wiesz, dla mnie, no, cały czas odnoszę się do praktyki jogi, ale znasz też mój sposób prowadzenia zajęć, na zasadzie, że jedna pozycja zrobiona zupełnie inaczej, albo w inny sposób, albo zwrócenie uwagi na coś może po prostu, wiesz, doprowadzić do odkrycia i olśnienia i to jest o tym, tak, że jeśli my nie będziemy tego stosować jakby poza matą, czyli w takiej praktyce codziennej, oczywiście nieważne, czy ktoś praktykuje jogę, czy nie, bo to nie jest jakby wyznacznik, tak, no, ja używam tego bo to mi pomaga po prostu się rozwijać, ale mm, zapisywać, tak? Sprawdzać, okej, okay, czy jak wypiję więcej wody, to na przykład czuję, że nie wiem, że mam większy luz, y, większą mobilność w stawach, albo że jeśli użyję jakiegoś preparatu, albo użyję, nie wiem, y, zostawię telefon i zrobię sobie offline, to jest taki, wiesz, no znowu banał. Tylko kto. Tak Kto naprawdę odkłada telefon. Mhm. Wiesz, ja teraz zrobiłam kolejne warsztaty, żeby 12 godzin być offline, i naprawdę przygotowywałam samą siebie do tego faktu, że muszę pewne rzeczy ogarnąć, że nie będę sprawdzać w telefonie jakichś rzeczy, które potrzebuję. Wiesz, tak naprawdę jesteśmy tak poklejeni z różnymi. Rytuałami, różnymi czynnościami, że to też wymaga znowu tej świadomości. Czyli dla mnie świadomość jest o uważności: typu, okej, okay, może tego jest za dużo albo tego za mało. Tego uczy, wiesz, ajurweda, tego uczy e, medycyna chińska i tak dalej, czyli szukanie balansu, stwarzanie tak naprawdę w swoim życiu, we wszystkich czynnościach, które robimy, we wszystkich obszarach swojego życia, takich możliwości, żeby organizm się sam. Po prostu regenerował, sam po prostu oczyszczał, itd. i tak dalej. Ja odpowiedziałam sobie szczerze na to pytanie, że nigdy nie zrobiłam tego tak z ręką na sercu, że to było wybiórcze, ok, często było czegoś więcej, czegoś mniej, wyjeżdżałam na przykład na tydzień, więc wtedy łatwiej mi było na przykład wprowadzić jakieś, nie wiem, zabiegi, no coś tak, tam no i tak dalej, wiesz, ale później się. wracałam i tak naprawdę nic się nie zmieniało na co dzień i stwierdziłam, że ok, to jest o tej odpowiedzialności, że ja naprawdę, nieważne czy jestem na wakacjach, czy jestem w pracy, czy jestem w domu, czy na gdziekolwiek, ja potrzebuję zmienić swoją rutynę, a przede wszystkim swój sposób myślenia o o sobie, tak? I o tym, że to moje zdrowie, moje samopoczucie jest naprawdę bardzo istotne, bo ono wpływa na wszystko co się dzieje wokół mnie. No i małymi krokami, wiesz, zaczęłam po prostu sprawdzać czy no tak jak z tego stołu, wiesz, czy ta rzecz, czy rzeczywiście gluten mi szkodzi. No nie, ale czy rzeczywiście jakie są jak się czuję po tym i wiesz, ta obserwacja tego co nauczyłam się, znaczy nauczyłam się dzięki właśnie Filozofii pięciu przemian, i tak dalej, że obserwujesz, jak wygląda stan z Twojej skóry, jak wyglądają Twoje włosy, wiesz, każda z nas, każdy z nas może to zrobić, tylko znowu tego nie robimy, bo patrzymy na zewnątrz, a nie patrzymy na siebie, wiesz, jak wygląda język, jak wygląda to, czy nam się na przykład rano chce, czy na samą myśl, typu, to spotkajmy się na zajęcia o 6:30, mówisz, nie, w ogóle nie ma takiej opcji, no ale czy Twoja rutyna snu, i wiesz, to mm -hmm. są te fundamenty, ja często o tym przypominam też sobie, takim wiesz, reedukacyjnym sposobem, że my to wiemy. Tylko tak, brakuje. Bo to nie są żadne odkrycia, yeah. I jakieś niesamowite Nie, praktyki Bo to, że okej, okay, teraz ktoś jakby z, zbadał to, stworzył, wiesz, materiały do tego, napisał książkę o cykliczności, o tej zmienności. Jest, taki, jest taka przestrzeń po prostu w, w, w czasie, w, w miejscu, w którym żyjemy, i może jest też ta gotowość nasza do tego, żeby jeszcze ten kolejny puzel dołożyć sobie po prostu do tego. I jak akurat tak się stało, że wiesz, przyciągnęłam do siebie tą wiedzę o cykliczności, w kontekście też hormonalnej, a to się połączyło właśnie między innymi po. Pobycie w szpitalu. No, właśnie, bo to, o to Cię chciałam zapytać jakby tak. co było tym y, impulsem, że stwierdziłaś, że znowu robię tyle rzeczy, ale nadal moje ciało daje mi sygnał, że coś jest nie tak i, to, i właśnie to było dla Ciebie takie. Nie, taki sygnałem motywatora? w takim, znowu zupełnie z perspektywy czasu, był fakt, że w zeszłym roku mój brat, najstarszy mój brat, zaproponował mi wyjazd i to był czas, który był też pod znakiem zapytania, bo właśnie przygotowywałam się do pobytu w szpitalu. I i um, on mi zaproponował, słuchaj, to zróbmy tak, żeby i e, zadbać o, o cały po prostu lifestyle na tym wyjeździe pod tytułem. Przeciwzapalna dieta, sport, medytacja, ćwiczenia oddechowe, czyli te wszystkie całe. No, no retreat tak, zrobiliście. Tak, Retreat we dwoje na drugim końcu świata, co nie było też łatwe, tak? No bo wakacje często się wiążą z tym, że na wakacjach po prostu odpinasz przysłowiowe wrotki, tak? Ja już tego wiele lat nie robię, bo właśnie staram się, żeby ta rutyna dnia, te, to wszystko działo się jakby na co dzień. No tak czy inaczej, było to dla mnie wyzwaniem, no bo pierwsze wakacje, w ogóle pierwsze wakacje. Nie wiem, czy w ogóle nie pierwsze bez komputera, czyli znowu w świecie, wiesz, well-beingu, dobrostanu można również utknąć i można też doświadczyć wypalenia. I, I wiesz, i nagle się okazało, że po dwóch takich tygodniach ja naprawdę poczułam się dużo lepiej. Stwierdziłam, ok. Wracam i kontynuuję te wszystkie rzeczy, tak? Oczywiście, dokładając sobie różne obowiązki, różne rzeczy, które musiałam. No i po prostu stwierdziłam, że no, potrzebuję zrobić reset reset mojej codzienności, reset moich nawyków. Jakby naprawdę mi na przykład pandemia bardzo przewróciła system też pracy i w ogóle podejścia do siebie. Bo rzeczywiście, znając szereg możliwości, szereg narzędzi, które w tamtym czasie były bardzo potrzebne do tego, żeby zająć się właśnie zdrowiem mentalnym, fizycznym, psychicznym i tak dalej ludzi, to ja siebie nie stawiałam na pierwszym miejscu i doprowadziłam tak naprawdę tym do, do wypalenia, kiedy moje ciało już wcześniej przed pandemią mówiło: potrzebujesz po prostu przestrzeni, potrzebujesz odpocząć, potrzebujesz urlopu, potrzebujesz coś zmienić. I myślę, że każdy z nas ma te głosy. Każdy, tak. każdy z nas, tylko po prostu to znowu jest o tym, o tej gotowości tak. przyjęcia tego. Bo ja na przykład ponad, tam prawie trzy lata temu, jak usłyszałam od swojej terapeutki, że nie ma pani kontaktu ze swoim ciałem, pamiętam to. To ja? konsekwencje <noise> do tej pory <noise> może framuga nie poleciała, ale dużo nie brakowało, tak? I to było też dla mnie takim, wiesz, no, te momenty takiego obudzenia dosłownie, te momenty konfrontacji, te momenty trudne są zazwyczaj tymi momentami, kiedy my otwieramy przysłowiowo i symbolicznie szerzej oczy. I od nas zależy, w którą stronę pójdziemy, czy weźmiemy odpowiedzialność i skonfrontujemy się z tą ciemnością i z tymi sezonami, które nie są miłe, przyjemne. I o słoneczku, tak. jeśli ktoś kocha słońce, bo z, z drugiej strony są osoby, które kochają północ, tak? Ja też, jakaś tak, część mnie też tak. bardzo kocha. I to też jest okej, okay, wiesz, to jest o tych paradoksach, że nie musimy tylko kochać y, 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 słońca i ciepła, że czasem tak, czasem tak. I e, wiesz, i ten moment y, wtedy pokazał mi moment, te kilka tygodni, że to przynosi efekt i zaczęłam szukać. I między innymi e, moja ginekolożka i jeszcze właśnie endokrynolożka powiedziały, słuchaj, poczytaj o tym. Ja Jesteś na tak, osobę trafiłaś. Nie? tak. Tak, więc y, oczywiście to jest też y, jasne, że mam ten przywilej, że, że trafiłam, ale ja mam też coś takiego w sobie i zawsze to było. I bardzo lubię tą cechę, że taka dociekliwość. Podważasz. Podważam. Czy na pewno? Mój najmłodszy brat zawsze pytał, a dlaczego? I wiesz, i to jest taki. Ale dlaczego tak? Mhm. Wiesz, takie, że, że ta ciekawość, rozbudzanie w sobie ciekawości, i to nie musi być tylko i wyłącznie ciekawość związana ze zdrowiem, bo ile można po prostu w tym dobrostanie zdrowia? Wiesz, tak. to może być ta ciekawość, na zasadzie, a dlaczego coś tak działa? A dlaczego mhm. ja na przykład nie zajmuję się swoimi finansami, inwestowaniem? No to znowu jest o tej zmianie, no, o rozwoju. I tego znowu podważaniu. nikt nas nie uczył. Tak. tak. Ja myślę, że to jest w ogóle ważny wątek, który teraz tak minimalnie zajawiłaś, że przekazem, myślę na pewno moim, nie jest to, żebyśmy teraz żyli w jakiejś turboczujności na siebie nie. i o właśnie wymyślaniu, czego potrzebuje moje ciało i żeby wszystko się kręciło wokół praktyki, snu, ruchu i jedzenia. Nie. Nie o tym nie. jest życie. To są fajne rzeczy. My to obie lubimy też sobie, jakby Absolutnie. edukujemy się. Tak, edukujemy się, też jakby pracujemy w tych obszarach i nas to kręci. Ale to, czego nauczyło mnie na pewno ostatni czas, to lato, to jest właśnie to, że ja chcę mieć te rzeczy poustawiane po to, żebym mogła żyć, żebym mogła dawać swoją energię innym ludziom, żebym mogła zastanowić się właśnie, jaki mogę nadać temu życiu sens. Sensem naszego życia nie jest to, żebyśmy dobrze spali i trawili. To jest baza, na której możemy budować piękne życie i myślę, że to jest bardzo ważne i to jest też taki obszar, w którym możemy czuć się zagubieni właśnie przez tę narrację, którą mamy w mediach i taki, takie ciśnienie, żeby też żyć zdrowo, nie do końca rozumiejąc, co to znaczy i dlaczego właśnie my to robimy. I myślę, że ja, ja pamiętam, bo że to było lata temu, ja byłam jeszcze na studiach i słuchałam wtedy mnóstwo podcastów o zdrowiu i akurat to był podcast o ajurwedzie i no ajurweda czy medycyna chińska, no na koniec dnia te wszystkie mądrości i, i, i nauki o zdrowiu pradawne mhm. w dużej mierze kręcą się gdzieś wokół tego przysłowiowego trawienia. Także jeżeli dobrze trawisz i dosłownie i metaforycznie, bo nie bez powodu mówi się o trawieniu emocji, mhm. wiadomo? jeżeli dobrze trawisz, no to znaczy, że twoje ciało jest w tej jakiejś powiedzmy Ale jak teraz też się mówi o tym, że jelita są drugim mózgiem, tak. więc wiesz, to nie jest tylko tak, dawna no, przy, wiedza, przy, tak? Tak, tak, tak mhm. w sensie, My oczywiście, że my to zaadaptowaliśmy mhm. w wersji zachodniej, naukowej i, i, i badamy to i o tym mówimy, ale pamiętam, że ona wtedy powiedziała i to było, pamiętam do tej, do, tej, do tej pory w ogóle, gdzie byłam, kiedy tego słuchałam, że ona powiedziała, że ja mówię o tym i to się może wydawać, że to jest jakiś wiodący temat mojego życia, ale ja po prostu jestem edukatorką, ale ja nie chcę mieć na swoim nagrobku napisane Karolina Sobańska miała świetne trawienie, tak? Mhm. Jakby nie o tym jest moje życie, ale jeżeli my sobie tych fundamentów nie ustawimy, no to nie będziemy mieli przestrzeni i zasobów na to, żeby sobie to życie pisać. Ale sumie, wiesz, ja lubię wsadzać kij w mroźnik. No, a dlaczego nie? Dlaczego nie chcesz mieć tak napisane na nagrobku? To dla mnie na przykład, jakbym przeczytała taki nagrobek, to ja bym takie. A ta dziewczyna? dziewczyna ma taki spokój tam. Że już nie musi w kolejnych życiach Słuchajcie, wiesz, w zależności, tak. czy wierzysz Dobra. w reinkarnację, Dobra. czy nie. To, to jeżeli spojrzymy na ten napis na nagrobku metaforycznie, to totalnie chcę mieć tak, chcę mm. mieć tak napisane. Wiesz o co chodzi, że to, to świetne trawienie jest dowodem na to, że żyje w połączeniu ze sobą. I właśnie z tą pigułką luzu. A ja dobrze, że mówisz o metaforze, bo tak jak dla mnie słowa mają moc, to ja bardzo często wymigiwałam się od tej takiej strony filozoficznej jogi, czy właśnie tej metafory, że jakby szukałam potwierdzenia w jakiejś konkretnej, przebadanej wiedzy, mhm. w statystykach i tak dalej. A teraz z tej perspektywy i tego miejsca, tego cyklu, w którym jestem, uważam, że metafora jest czymś, co nadaje sens. Jakby tak. też w takim duchowym naszym wymiarze, tak, że jakby napełnia to nasze serce, jakkolwiek może to dla kogoś brzmieć po prostu od czapy, od kapelusza, tak? Ale jak się nad tym zastanowisz, to wszystkie mm, czynności związane ze sztuką, z poezją, z muzyką, wiesz, jakby ten sensoryczny, zmysłowy świat, który jest o tym przekazaniu po prostu w jakiś właśnie metaforyczny o, sposób. Tucio. Dokładnie, jakby tego, czym ten świat jest, tak? I my, ja na przykład, bardzo często uciekałam od tego, właśnie korzystając z takiego, że potrzebuje się tą wiedzą, wiesz, tam obłożyć tymi tytułami, tymi certyfikatami, a dzisiaj mam o tym takie podejście, że właśnie ta świadoma kobiecość, tak, jestem. Po raz kolejny po przeczytaniu świadomej ko kobiecości Miriam e, e, Woodman i po prostu ten jungowski przekaz, że my naprawdę e, nie zostaliśmy nauczeni, ale żyjemy w takich czasach, że sami możemy się nauczyć tego, że sami możemy podkrywać tak. i sami możemy nadać to, co zaczęłyśmy od tego rozmowę, sens naszemu życiu. I jeśli kogoś. Kręci metafora, albo kręci cokolwiek innego, to nie musisz tego banować, nie musisz tego wyśmiewać, bo to tak. jest o tobie, czy o twojej gotowości, ile masz pojemności, ile masz tej przestrzeni w, w, w swoim życiu, na to, że ty masz tak, ktoś ma i, inaczej. Tak, znaczy ja myślę to kilka rzeczy, ale to jest na pewno mega istotne pod kątem nauki, że to jest po prostu rozwiązanie na nasze czasy, które działa na wiele osób i to jest spoko, ale myślę, że ja też jestem, przechodziłam taki moment niedawno właśnie takiego trochę buntu na naukę. Jako, że już ponad godzinę nagrywamy, to myślę, że nasi słuchacze są gotowi. <laughs> bo to jest świetne. Znaczy, pierwsza rzecz oczywista jest taka, że wszystko to, co naukowe, kiedyś nie było naukowe i nadal działało. Tak? Tylko... I jeszcze jest wiele rzeczy, które tak. nie jest naukowe. I wiele rzeczy będzie potwierdzone i wtedy jakaś tam część społeczeństwa je dopiero przyjmie, bo jest to udowodnione, ale te rzeczy już istnieją od dawna i to jest totalnie ok, że tak działa świat, ale żeby mieć tego świadomość i myślę, że właśnie na tej drodze Świadomości indywidualnej w dowolnym obszarze. Mamy, ja przynajmniej u siebie to widzę, mamy ten etap edukacji, który jest bardzo potrzebny, ale w pewnym momencie, o, może nie tyle on się kończy, co już mając te fundamenty wiedzy, zaczynamy to testować i sprawdzać, i wtedy już wchodzi właśnie ten element zaufania do siebie i tej intuicji, i wybierania, co dla nas działa, a co nie. I jakby nauka jest super, ale nauka, po pierwsze, jest przez kogoś finansowana, po drugie, jest do, Czyli dowody, kontekst. Tak, nie, dowody, nie możemy tak, zapominać o kontekście. Są zawsze względem czegoś. Mhm. Wszystko, co przebadaliśmy, jest porównane do czegoś. Tak? Czyli ta, nie wiem, zacznijmy, że to jest yy, kawa. Nie, może nie, coś innego. No, 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 dobra. <laughs> nie ruszaj, wiesz, trudnych tematów. Właśnie boję się, że coś wejdę <laughs> na jakąś minę, ale dany napój... Jest, po prostu jest, tak? Jeżeli postawimy koło niego napój z 20 łyżeczkami cukru, no to ten napój, który stoi na stole, będzie pyszny, będzie super zdrowy, tak? Ale jeżeli postawimy obok najlepszą po prostu destylowaną wodę z jakimiś minerałami, prawdopodobnie jest taka szansa, że ten, który stoi na stole, okaże się być tym niezdrowym, tak? No i tak właśnie powstają wyniki badań i tak i tak zawsze było, jest i będzie, więc wydaje mi się, że też ogólnie czytając badania, myślę, że warto sprawdzać, kto je zrobił i no jeszcze i... jest efekt placebo, czyli właśnie nasze nastawienie tak. do tego, co robimy, co myślimy, że bierzemy coś, a to to tak, coś, no czemu placebo jest. jest pięknie przebadane. Tak. Akurat i to są cudowne historie, kiedy słyszysz o tym, że lekarz podawał morfinę ym, jakimś tam kombatantom ludziom po prostu po strasznych wypadkach, morfina się skończyła, więc zrobił roztwór z cukru i morfina zadziałała na wszystkich. Mm -hmm. tak? Więc y, tak samo jest też to, co mnie zawsze fascynuje w kontekście też ba wy wyników badań i w ogóle teorii różnych o zdrowiu, nie? że po pierwsze, kiedy wprowadzasz, nie wiem, leczysz kogoś dietą roślinną, albo lecisz, leczysz kogoś dietą ketogeniczną, które są. Z opisu dosyć przeciwstawne, no to wszystko zależy od tego, po pierwsze, w jakim miejscu była osoba, która we, przeszła na tę dietę. Prawdopodobnie osoba, która jest na tak zwanej SAD diet, standard American diet, będzie o, o, odczuwała pozytywne rezultaty i wyniki zarówno na diecie ketogenicznej, jak mhm. i na diecie roślinnej, bo różnica jest znowu, porównanie, tak względem czego, tak, jaki jest punkt wyjścia. Jest diametralna. Druga rzecz. Jeżeli mamy do czynienia z jakimś autorytetem w postaci lekarza, który mówi nam, co nam pomoże, i mamy niesamowite zaufanie do tej osoby, to właśnie z uwagi na nasze przekonania, zaufanie i wiarę w to, że ta osoba wyleczy nas, nagle jego środki mają są dla nas o wiele bardziej skuteczne niż w sytuacji, kiedy jesteśmy totalnie sceptyczni, ktoś nam coś zaleca i mówimy, dobra, yy, totalnie to nie zadziała. Czyli nie wiem, tabletka nam nie może nie zadziałać, bo mam jakieś przekonania, które mam wokół ubrania lekarstw jakichś tam, ale na moją babcię pozdrawiam serdecznie. Zadziała wspaniale, choćby ta tabletka była zrobiona po prostu z liści szałwi, dlatego że w jej systemie wartości to właśnie w ten sposób leczy się choroby, więc mhm. no tu wchodzimy oczywiście na dosyć krótki temat, ale a... to jest o kontekście i o tak. przekonaniach. Naraz. Nie? Tak, i też o takiej gotowości, że to nie, myślę, że nasza dzisiejsza rozmowa nie jest o tym, żeby teraz każdy żył um, bardzo cyklicznie i względem pór roku, bo paradoksalnie my bardzo żyjemy um, względem cykliczności, tak. Oczywiście tutaj jest znowu kwestia mniej bardziej, co dla kogo tak. znaczy, więc kwestia kontekstu. Natomiast um, to jest o tym, czy żyje się nam dobrze. Czy co tak służy? jak obie możemy sobie przybić przysłowiową piątkę i powiedzieć: Okej, okay, jesteśmy w tym miejscu w życiu i jest nam dobrze. Tak. Na dzisiaj, na teraz jest nam dobrze. Z całym tym bagażem, tej, wiesz, tego, co się dzieje wokół, czy, czy wewnątrz. Natomiast wracając jeszcze do, do cykliczności, do, do tych diet różnego typu. Ja naprawdę to był dla mnie taki przełomowy moment, kiedy zaczęłam zdawać sobie sprawę, że ja na przykład niejednokrotnie nie jestem głodna, a jem. Okay. I wiesz, i to był dla mnie... Niespotykany dla mnie. <laughs> no i właśnie, <laughs> tak, na przykład tak. jesteśmy w innej konstytucji opierając się na modalności na przykład ajurwedy i to co mi służy, tobie nie będzie służyć i odwrotnie, tak? I to jest piękne, bo to jest o różnorodności tak. i od zmienności, że po prostu to, że ja ci doradzę typu Karo, zrób tak jak ja i na pewno tak. za tym pójdzie taki efekt. Eliza no właśnie nie jem kolacji, a ja mówię... Ona jest dziwna. Dokładnie. No i, A Eliza nie jest głodna. I jeszcze jedna, w tym dalej jakby poszłam, bo oczywiście znowu szereg wiedzy zebranej przez X lat, i nagle się okazało, że dużo tej wiedzy na tym etapie mojego życia, no nie jest. Dla mnie. Mhm. I nawet jeśli wiem, jakim jestem, jaką mam konstytucję, jaką. Tak, i tak, dalej. i tak dalej, i tak dalej. I była taka historia, że właśnie zaczęłam sięgać po wiedzę związaną z tym, że my, kobiety, żyjemy właśnie w cyklu około miesięcznym, i miałam takie, okej, okay, tam się coś zmienia. I zaczęłam, wiesz, z taką ciekawością po prostu, jako że też joga hormonalna zawsze była dla mnie też takim. Taką informacją, że jest ta zmienność, tak? Jest ta cykliczność. Więc to było dla mnie takie, okej. Okay, to może tutaj też jest coś jeszcze do usprawnienia, ale też już bez tej presji, tylko z taką ciekawością. No nagle, nagle się okazało, że są takie momenty w skali miesiąca, kiedy ja naprawdę nie muszę zjeść tego śniadania i czuję się zdecydowanie mm -hmm. lepiej. W ogóle, Jak zaczęłam też doszukiwać się, dlaczego jemy śniadania. No to powiedz nam. No nie, ja jak czujesz? Ja osobiście mogę powiedzieć, mhm. dlaczego jem śniadanie? Dlatego, że potrzebuję energii na resztę dnia, i w momencie, kiedy ja z, moim, z moją konstytucją na tym etapie życia, w którym jestem, tego śniadania nie zjem, czuję, że moja głowa nie pracuje, że nie jestem w stanie skupić myśli, że jestem rozdrażniona. I w momencie, kiedy zjem, jestem gotowa podjąć wyzwania nadchodzące w, w, danym, w danym dniu, więc robię to, żeby mieć paliwo, mhm. ale to nie znaczy, że trzeba po prostu zjeść. Tylko że ja nie wiem, każdy że to musi zale... mieć to paliwo od razu zatankowane tak, tak. rano, Nie na każdy przykład, musi mieć tak. zatankowane o tej samej porze i nie każdy musi mieć zatankowane ten sam rodzaj paliwa, bo ja wiem, że paliwo Numer owsianka <laughs> y, sprawi, że za godzinę będę głodna, będę spać i jak nie wypiję wiadra, kawy, to bez kija No Ale nie jadłyśmy tą owsiankę, wiesz, Jadłam przez, ją przez lat. 6 lat i zastanawiałam się, dlaczego mam obsesję na punkcie obiadu. Mm -hmm. I nie dlatego, że mam, jestem, nie wiem, jakaś, w sensie, że to jest jakaś moja wada wrodzona, tylko dlatego, że moje ciało i mój mózg były głodne. A z drugiej strony są osoby, które wciąż jedzą owsiankę i czują się świetnie. i, czują się świetnie. Tak, i, I, to, i to jest, jest no, kluczowe. Tak, i to, to jest kluczowe jest. w ogóle w sezonowości, w w właśnie cykliczności, w tej zmienności, zaakceptowanie. Da, są dni, kiedy ja zjem tę owsiankę i będę się też czuła dobrze. Dokładnie. Ale to ja już na tym etapie czuję. I tak jak nawet teraz byłam na wyjeździe, gdzie był bufet, uwielbiam bufety, to były dni, kiedy brałam sobie do mojego śniadania, nie wiem, więcej owoców, albo brałam sobie chleb, a były dni, kiedy w ogóle ten chleb nie brzmiał mi atrakcyjnie. I pomyślałam sobie, jakie to jest piękne, że ja nie wchodzę z automatu, tylko mhm. że umiem wyczuć co moje ciało mówi, żebym zjadła. No i to zjadła. jest właśnie ta wiedza, która mnie dosłownie olśniła, że są takie momenty właśnie i one są podyktowane temu i na jakim poziomie są odpowiednie hormony związane właśnie z pierwszą fazą cyklu, z drugą fazą cyklu, o czym to jest. Zaczęłam się edukować, czyli po prostu to, co każda z nas może zrobić, bo ja tak jak rozmawiałyśmy na początku, tak tutaj nie chodzi o to, żebym stawiała się jako jakąkolwiek ekspertką w tym temacie, bo na razie sprawdzam to od kilkunastu miesięcy na sobie, ale nawet jeśli dojdę do jakiegoś momentu, bo widzę już wśród znajomych, właśnie bliskich, gdzie przekazuje, dzielę się tym, co robię, i nagle się okazuje, że to działa po prostu. I jak do tej pory nie było żadnej osoby, która powiedziała, że, sorry, Stara, ale to mm -hmm. nie jest w ogóle mój case, tak? To powiedziałam, okej, okay, to znaczy, że to jest kolejny ten świadomy puzzle do tego, żeby żyło nam się właśnie z tym trawieniem, żeby na tych nagrobkach mieć napisane, <grych> tak? po prostu to trawienie było spoko, tak? Czy trawienie życia było spoko? Kolejna metafora, ale tak naprawdę, jeśli jesteśmy w stanie strawić to, co się dzieje, nie tak. tylko na poziomie pokarmu, tylko na poziomie tego, co się dzieje w naszym życiu, to, to ja chcę takiego życia po prostu. Pamiętam, jak mi powiedziałeś y, rok temu, że, że uważasz, że moje problemy wokół właśnie trawienia i brzucha są o moich emocjach, nie? I ja wtedy pomyślałam sobie o co chodzi, nie? Jakby jak to? Ale to pamiętam do tej pory dokładnie ten moment, bo wiem, że to zasiało mi jakieś ziarno i, i doszłam do tego, że właśnie ten, ten luz, który się tutaj y, powtarza, jest tym brakującym elementem, to rest and digest, tak. to nie życie w trybie przetrwania, nawet jeśli to jest piękne życie pełne atrakcji, to nadal było w moim przypadku na ścisku i na osiąganiu, doświadczaniu, a ten element odpuszczenia, relaksu i właśnie trawienia przychodził mi Paradoksalnie najtrudniej, choć byłam, mówię, obstawiona masażami, wyjazdami, różnymi pięknymi rzeczami, ale nadal z miejsca jakiegoś ciśnienia. I, I myślę, że paradoksalnie może nam się kojarzyć, że lato jest o tym odpoczynku, bo wyjeżdżamy na wakacje, ale tak naprawdę lato jest mega intensywne, jak wiemy, z punktu widzenia y, żywiołów i cyklu. Mm -hmm. Podczas gdy właśnie to ta zima ciemna, spokojna jest o tym, żeby odpocząć, regenerować się, Nie wiem, zwierzęta zapadają na sen, sen zimowy. No, jakby, ja wiesz, no wszędzie tak, to ale jakby wiesz, filozofia, filozofia, tak? jakby kontekst z kontekstem, <laughs> natomiast, wiesz, nadal żyjemy w 2024 roku i myślę, że to też jest istotne, że jakby urealnienie ur tego gdzie jesteś nie to jest istotne to jest tak jak zmienia się nauka zmienia się też na przykład praktyka jogi i ja przynajmniej cenię sobie takie podejście które się zmienia bo to że coś działa tak jak ayurveda medycyna chińska od kilku tysięcy lat to jest na tyle dla mnie potwierdzenie że to znaczy że tam jest coś więcej że to patrzy wiesz holistycznie czyli wielowymiarowo i to jest jakiś system, który może ci pomóc uzyskać większą równowagę, harmonię w życiu. tak? Natomiast tak, tak, chodzi o to, że to ma być wspierające tak. Twojego stylu życia, a nie, że Ty teraz po prostu staniesz wbrew wszystkiemu i powiesz, nie, ja muszę uhonorować, że teraz wyszło słońce, więc wychodzę Dokładnie. z roboty. Dokładnie tak. <laughs> więc jakby zachowajmy tak, wiesz, to że, ziemi. to, że żyjemy, nie wiem, mamy wolne zawody, chociaż z tą wolnością to też jest tak, że jak sobie odpowiedziałam na to pytanie, czy ja naprawdę jestem dobrym szefem dla siebie i czy ja naprawdę mam wolny zawód, to inny, 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 inny moment, to już przy, przy obiedzie porozmawiamy, ale wracając jeszcze do do, do clue, to zrozumienie też tego, to, to jest dla mnie ciekawość, to jest rozbudzanie ciekawości, kurczę, jak działają te hormony, o co chodzi, dlaczego ja mam te bóle przedmiesiączkowe, albo dlaczego mi się nie chce, albo dlaczego... dlaczego jestem właśnie głodna. Na przykład jestem głodna i wiesz, i i po prostu, nie, ja nie znam innego sposobu niż zapisywanie, bo my często, ja nie pamiętam do końca, co ja jadłam wczoraj, wiesz, musiałabym się naprawdę tak. skupić, tak? Okej, okay, jestem na to uważna, więc będzie mi pewnie łatwiej, ale jak żyjemy w pośpiechu, a jeszcze nie wiem, mamy szereg obowiązków i tak dalej, to takie rzeczy, umówmy się, one nie są istotne, ale one stanowią o fundamentach tego, żebyśmy mieli tą siłę i żeby chci chciało nam się żyć i żeby to życie było lżejsze przynajmniej dla mnie jest, to jest ta wartość właśnie, <laughs> którą sobie bardzo gdzieś cenię, no bo wiem, że wtedy właśnie jestem w stanie pomagać innym, jestem w stanie inspirować innym, a jest to jeden z jakichś moich, takich nadrzędnych, no to jest jakiś cel mojego życia, tak, żeby właśnie, tak jak powiedziałaś o tych różnych procentowych osobach, tak, co mm -hmm, dla kogo, mm -hmm. co robimy, tak, czyli po prostu... Każdy, każdy z nas może zainspirować do czegoś. Każdy z nas może być właśnie tą życzliwą osobą, która przychodzi obok drugiego człowieka tak. i zauważa tego człowieka. Tak? To było dla mnie to to jest dla mnie, wiesz, to mi zrobiło dzień. Nie to, że, nie wiem, zarobiłam ileś, czy straciłam ileś, czy zjadłam jakiś posiłek, tylko tak naprawdę ten emocjonalny, energetyczny z drugim człowiekiem. po prostu. Tak? Więc, a myślę, że gdybym nie miała takiego mindsetu, gdybym nie była, wiesz, pewna siebie i nie pracowała na przykład przez lata nad, nad tym, nad czym mi zależało, to pewnie bym się nie tak. uśmiechnęła do tej tak. kobiety, tak? Bo ją zauważyłam. Tak sobie myślę, że... Ta umiejętność i otwartość na to, by połączyć się z drugim człowiekiem, jest odzwierciedleniem tego, że możemy połączyć się ze sobą. I nie na zasadzie, najpierw musisz połączyć się ze sobą, żeby mieć więź z ludźmi, bo to też jest jakaś dziwna narracja, mm -hmm. tylko że to idzie po prostu w parze. I tak jak powiedziałaś, ta życzliwość do tej kobiety jest tą życzliwością, którą dałaś sobie. I myślę, że to jest piękne, że możemy jednocześnie dbać o naszą interakcję ze światem zewnętrznym, ale nie zapominać o tej interakcji, które mają. Chociaż w uważam, że jakby droga dotarcia do tego je, może być różna. Tak. Ja docierałam właśnie, że na początku tą empatię jakby stosowałam do innych i w, w jednej pracy, w drugiej, wiesz, w różnych etapach swojego życia. Ale przyszedł taki moment, kiedy stwierdziłam, że no dobra, jeśli ta empatia jest wysoko w moich wartościach, tak, to może czas nauczyć się stosować tą empatię do siebie, bo na przykład odkrycie, że do siebie stosowałam taką em, no, fałszywą empatię. Taką, zimny chuf. Taki zimny chów, no bo znowu, wiesz, Toż nie, nie tak, to, że no. zrzucam na to, jak byłam wychowana, ale już nie muszę jakby, wiesz, ten, ta cykliczność jest o tym, że też pewne cykle, to jest trochę tak jak praca z traumą, możesz to przeciąć i dzisiaj mając tak. taką wiedzę, takie możliwości pracy z rzeczami, które nasi dziadkowie, przodkowie, rodzice i tak dalej ciągnęli, to my możemy to zrobić. I to nie jest żadna czarna magia, mhm. to nie jest jakaś duchowość, nie wiadomo, no, tak. tak, tylko każdy z nas to znowu jest coś tej świadomości i odpowiedzialności, że ja już tak nie chcę. I to jest fantastyczne, to co powiedziałam o wolności, że żyjemy w takim miejscu i mam nadzieję, że będziemy żyć w takim miejscu jak najdłużej, że ta wolność naprawdę jest na wyciągnięcie ręki i każdy z nas może to zrobić. Okej. Okay. To ja jestem daleka też od tego, że wszyscy możemy wszystko, tak? No to, bo tak. znowu kontekst jest istotny tak. i wiesz, może nie mam nóg na ziemi, ale staram się naprawdę dbać ja o mam swoje jedną, też nie mogę się ugruntowanie i takie wiesz, nieodlatywanie, bo to też nie jest sposób, bo... To, że żyjesz w świecie, właśnie takim rozwojowym, to wciąż powoduje, że w tym ym, naj, takim gęstszym skupieniu materii to jest twoje ciało i ty jesteś w kontakcie z podatkami, wiesz, z panią w sklepie, która może ma zły humor, tak. albo ty masz tak. zły humor, z presją na drodze, którą doświadczamy, nie wiem, z chorobami, z jakimiś yy, przeciwnościami losu. I to po prostu jest znowu integralna część życia. Tylko pytanie, jak my to nasze patrzenie mentalne, emocjonalne, jak ta reakcja emocjonalna, czy odpowiedź na tą reakcję, jak my w ogóle jesteśmy świadomi tego po prostu, czy, czy, czy my mamy kontakt z tym. Czy to po prostu, wiesz, jakby to jest to z tym smutkiem, co kiedyś u ciebie byłam za pierwszym razem, że ja pamiętam, jak obejrzałam po raz drugi tą rozmowę, to miałam takie wow, tule siebie, mhm. że ja tam byłam i że ja tego nie widziałam wtedy i jaką drogę musiałam tak. przejść do tego żeby powiedzieć sobie okej okay, to że czuję smutek to nie jest Właśnie, wiesz nie jestem smutna tylko czuję smutek czuję smutek punktowe. tak i to znowu jest o mocy słów tak? tak o rozpakowywaniu po prostu tych rzeczy które są oczywiste bo my nie musimy sięgać po jakieś rzeczy które są dla nas po prostu nieosiągalne albo zupełnie w jakimś innym języku tylko rzeczy weryfikacja tego czy rzeczywiście jest tak jak myślę to co powiedziałaś tak. o sobie czy ja rzeczywiście tak, tak myślę? Tak. Czy ja rzeczywiście chcę, żeby moja codzienność tak wyglądała? Czy ja rzeczywiście po prostu każdego dnia chcę się słabo czuć, nie mieć siły i tak dalej? Ja sobie lubię tak mówić ostatnio właśnie, że tak jak powiedziałaś o siebie sprzed lat na tym nagraniu, to było chyba z 4 lata temu, że jestem sobie wdzięczna za to, że ze sobą wytrzymałam. Mm. Naprawdę, to totalnie. Druga rzecz jest taka, że myślę, że pięknie jakby rozpoczęłyśmy i tak właśnie kontekstowo podeszłyśmy do tematu cykliczności. Natomiast jestem ciekawa, na ile nasi słuchacze chcieliby tak minimalnie bardziej się zanurzyć w te kobiece niuanse, więc tutaj czekamy oczywiście na, na ym, feedback, lepszego słowa, informację zwrotną. Nie znajdę. Natomiast to, co też mi się tak puentuje, choć tych puent jest dużo, to jest to, co wybrzmiało w kontekście tej odpowiedzialności, tego, że my lubimy otaczać się wytłumaczeniami, dlaczego jesteśmy tacy, jesteś, jacy jesteśmy, analizować to, zastanawiać się, jakie jest źródło, ale w momencie, kiedy mamy dostęp do wiedzy, a zakładam no jeżeli słuchamy, my rozmawiamy o tym, że ktoś nas słucha, no to ma dostęp do tej wiedzy, to tutaj już jest kwestia naszej decyzji, naszej odpowiedzialności i naszego działania, i, i z tym takim, w tym takim sprawczym duchu chciałabym chyba zostawić naszych. Słuchaczy, że to jest droga, ona jest długa, ona jest często trudna, ale my mam to nie są narzędzia nieosiągalne. To, to, jest, to są narzędzia, które są bardzo demokratyczne, mimo wszystko, i może jeszcze. I o nich Kobiece w takim znaczeniu właśnie tej świadomej kobiecości, że. No, do mnie bardzo przemawia ten, wiesz, paradoks, którego ja cały czas po prostu bałam się jakby w, w, w skali całego mojego życia, że jak można jednego dnia czuć się tak i tak, mm -hmm. albo m, chcieć, nie wiem, pójść gdzieś tam i pójść gdzieś tam. Że wiesz, że to jest też kwestia wyboru. I chcieć i nie chcieć naraz. Tak. I, i okej. Okay. I to jest, wiesz, i to jest piękne, że my mm -hmm. to możemy, jak sobie na to pozwolimy po prostu. Tak. tak. Eli, dziękuję ci. Ja bym chciała tu siedzieć z jeszcze trzy godziny. Ale myślę, że Pójdziemy jeszcze igryć. wiele pięknych ro... tak, Jak ty powiedziałaś, że... Mm -hmm, że czasem nie jesteś głodna, to ja, i że musiałeś zrozumieć, że czasem możesz nie zjeść, to ja mam tak, że czasami zrozumiałam, że czemu ja nie wiem, kiedy jestem głodna, czasami i mm -hmm. czekam na jakąś systemową ustaloną godzinę. Absolutnie... Że muszę doczekać do 18, tak. bo przecież o 16 to jest... nie ma, nie ma posiłku. Więc, więc, żeby nie być gołosłowną, ogłaszam przerwę na lunch, Dokładnie. a ja tobie bardzo dziękuję i to był dla mnie piękny czas i wierzę, że tak jak mnie to bardzo. Bardzo podbudowało i, i wzruszyło, i że podobnie mogło to zadziałać na wiele osób, które dopierzą. Mam taką się nadzieję, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję ci za wysłuchanie Karolina Sobańska podcast. Program jest dostępny we wszystkich platformach streamingowych, również w wersji wideo. Poszczegóły zajrzyj do opisu.